No to co, Dredu? Witamy. Tak, witamy wszystkich serdecznie. Dzisiaj nie jestem mistrzem gry, więc nie będę dużo gadał, ale to witamy serdecznie na kanale. Mistrzuje dzisiaj świniogrona Bartek, więc Bartek będzie mówił do was. Cześć. Możecie mi kojarzyć, bo u Dredu już w sumie prowadziłem dwie sesje w Nibiru, a teraz będziemy grali w zwariowane świniogrona. Mamy piątkę zwariowanych graczy i teraz każdy może się przedstawić, kogo mamy. To ja zacznę, bo mnie nikt nie zna. Cześć, jestem Dredu. I Hong. Tak, jest Hong ze mną. Cześć, jest dzisiaj Hong. Hong jeszcze nie ma imienia, cześć. Więc generalnie rzecz biorąc, gram dzisiaj postacią, która wszystkich doprowadza do szału i absolutnie nikt jej nie lubi. I bardzo się cieszę. Pitu jest Wedelkenem, który jest ma 3 levele Rangera i 1 level Monka. Jak będzie miał po 3, to będzie wesoło. No, to tyle. Kto dalej? No jakby Agenś, to może ktoś z Gusari się odważy. O. Cześć, jestem Fifu, jestem legendarnym bohaterem należącym do legendarnej jednostki zwanej Gusarią. Przybyłem tutaj, żeby przeżyć. Czy mi się uda, zobaczymy. No i twoja postać ma na imię Balias i jest dzisiaj czarna. A no ja. Wiesz co, rzuciłem okiem tylko na streama, Bartek. To zdjęcie kotowe jest bardzo, bardzo, bardzo rozciągnięte. Już sobie. Byś tylko poprawił i będzie. O, super, tak zrobimy. Kotowa będzie tak mniejsza. O, teraz jest okej. Na środeczek, cudownie. Gitara. No to kogo tam mamy dalej? To może ja? Dawaj. Hello? Tu Entity, bywam tu też czasem na Wesen, polecamy. A dzisiaj gram Aksaririm, który jest trochę łotrzykiem, trochę warlockiem. Jakoś to działa, jest dobrze. Na pewno jest zabawnie. Tak jest. Malarz, tynkarz, akrobata niemal. Wspina się, pływa, lata. Jest dobrze. Przedostatnia osoba. Kto odważny? Cześć, jestem Husar, zwany też Balasarem na tej sesji. Gram moim kochanym barbarzyńcą piekarzem, znaczy jeszcze nie piekarzem, ale piekarzem przyszłości. Piekarzyńcą. Piekarzyńcą, tak. I Balasarem można określić jak dobry chleb bananowy, czytaj twardy na zewnątrz, ale mięciutki w środeczku. I ostatni, ale nie najgorszy. To chyba ja. Jestem Radley i jestem tutaj, bo przyszedłem sobie zjeść tosty, posłuchać sesji, a mnie wzięli do grania. Kazali, to grałem. No i Kotowa się nie przedstawiała, nie? A, faktycznie. Myśmy przedstawili Kotowę za nią. Dzień dobry. No, to... Okej, dobra, ty. Nie wiem, o co chodzi. No, staramy się. Powiedz, kim grasz. Hej. Gram Sasha Danger Noodle i jest... O, Baldur napisał. I gram Yuan-ti. I gram trochę warlockiem, trochę bardem, trochę dżinem, trochę bałałajką. Co? Wszystkim. Dobra, i dzisiaj zebraliśmy się tutaj, bo dostaliście zlecenie od pewnego pana z trzeciej zębatki w Tyglu. Pana Kłapouchego, którego w sumie część z was już zna. I teraz pytanie, jak tam się dostaliście do niego? Spotkaliście się gdzieś wcześniej, czy po prostu wszyscy umówiliście się, okej, spotykamy się przed budą o tej i o tej? No ja podejrzewam, że moja drużyna, która już pomagała panu Kłapouchemu, pewnie stwierdziła, ej, ludzie, jest zadanko, poczekamy sobie chwilę przy herbatce. No.
i sobie pewnie poszliśmy razem, tak wesołą gromadką. Myślę, że to jest dobry plan. Okay, dobra. Z użyciem pięknych, wspaniałych zjeżdżalni w Tyglu. To jest. No. I dostaliście się zjeżdżalniami z jednej zębatki na drugą, aż w końcu dotarliście na trzecią zębatkę. Na tej zębatce jest masa najróżniejszych rzemieślników, twórców rzeczy i tak dalej, więc no, generalnie jest trochę hałasu, jest trochę ruchu, ale w końcu docieracie na jedną ze szprych, nie pamiętam już którą, musimy sprawdzać, i stajecie przed pięknie ozdobioną psią budą. Oczywiście nie ma drzwi, jest kotarka, jest wielkie wejście, jest bardzo piękny dach, wielka kość nad wejściem. Obok stoi dwóch postawnych niedźwiedzi żuków, którzy pilnują, jak wszyscy wiedzą, którzy znają. Pan Kłapouchy jest miłośnikiem pokoju, ale wie rzeczy i generalnie lubi utrzymać porządek, ale bez przemocy by jest pacyfistą, więc jego ludzie również nie używają przemocy. I tak się na was patrzą z góry, ale się nie odzywają. Dobry. Witamy, my do pana Kłapouchego. Słyszeliśmy, że jest jakaś sprawa? No tak, mówił że ktoś przyjdzie z Gildijczyków. No to wchodźcie. I odsłania wam kotary. W środku widzicie piękne dywany. Gdzieś tak 20, 30, 12, 15 może metrów przed wami jest biurko, za którym siedzi pan Kłapouchy. Pan Kłapouchy jest mopsem o wytrzeszczonych oczach i bardzo, bardzo długich uszach, które spływają na jego piękne biurko z mahoniu i tak dalej. Widzicie, że bazgra coś w jakichś papierach, coś się zajmuje, ktoś co chwilę przybiegnie, odbiegnie. No, wygląda jak typowy mops, tyle że ma bardzo długie uszy. Sapie oczywiście, oczy wytrzeszczone, tam zęby widać. Jest też dosyć bogato ubrany. Samo wejście też jest piękne, piękny dywanik, elegancko zdobione biurko, wszystko w motywach psich, czyli jakieś kosteczki, zabawki i tak dalej, wszystko elegancko wyrzeźbione. Siedzi sam, nie uwzględniając po prostu jakichś pachołków, który gdzieś wybiegnie, coś weźmie od niego, coś mu da, on coś mu mruknie i generalnie jest zajęty. Nikogo więcej tutaj nie ma, oczywiście jest kilka drzwi do dalszych pomieszczeń budy, ale tutaj jest tylko jego biurko, na którym siedzi, nie ma żadnych krzeseł ani nic takiego. Ktoś coś się odzywa, chrząka. Nie znam człowieka. Co my tu właściwie robimy? Nie człowiek. Nie no, no było, że trzeba coś pomóc panu Kłapouchemu, to wypada mu pomóc. Kto to w ogóle jest? Pan Kłapouchy. Ale... Ale to zlecenie od gildii dostaliśmy? On tak usłyszał wasze rozmowy. No chodźcie do mnie, chodźcie. Jest ważna sprawa. Było coś mówić, że jesteście, to bym was jakoś przywitał, coś do picia i jedzenia, tak, żeście przyszli bez zapowiedzi, to cóż, no, załatwimy to szybko, bo sprawa jest najwyższej wagi, przynajmniej dla mnie. To co? To tak, mam taką sprawę, bo jakby, nie wiem, czy wiecie, ale jestem miłośnikiem kości. Lubię kości, szczególnie takie specjalne, magiczne kości. I je kolekcjonuję. Ze ściała kości? Czy jakie kości? Przepraszam. Nie, ściała. Takie, chodzi o takie, to się nazywa antyki, tylko że w postaci kości. Był taki kiedyś stary bóg, czczony przez moją rasę, nazywał się Reksio. I ostatnio dowiedziałem się, że jest pewna opuszczona jego świątynia albo pozostałości po tej świątyni i sądzę, że tam można znaleźć taką jedną wspaniałą rzeźbioną kość, która by pięknie uzupełniała moją kolekcję takich kości. Chcecie ją zobaczyć w ogóle? Ja bardzo!
Ja bardzo chętnie. No to dobra, to kto chętny, to zapraszam. I wstaje i jego wysokość praktycznie się nie zmieniła. Jedyne co, to te uszy tak klapły w dół i tak dędają sobie obok niego. I prowadzi was za jedne drzwi, otwiera je i tam widzicie taką sporej wielkości pomieszczenie, komnatę, mniej więcej takie 4 na 4, 5 na 5 metrów i są na takich małych haczykach, które są zakończone kośćmi, powieszone takie rzeźbione kości, takie jak typowe psie chrupki, prawda? Z różnego materiału, w różnie wykończone, z różnymi zdobieniami i jest tego tutaj pełno i w jednym miejscu stoi taki postument w kształcie kości z poduszeczką, który jest pusty. No to moja kolekcja, tak, no przez lata się trochę tego zbierało. Różni artyści dla mnie to robili, niektóre znajdowałem, tak jak mówię, no to wyznanie Reksiego to taki dosyć stary kult i u nich to było tak, że w ramach rytuałów i tak dalej wszystko się tą kością robiło i ona musiała tam być na postumentach i tak dalej. To jest bardziej miejsce święte czy muzeum? To jest jakby świątynia tego Reksia, czy tak? No tam prawdopodobnie, to znaczy tam, gdzie to znalazłem, to jak najbardziej jest to świątynia. Nie, zastanawiam się, czy to pomieszczenie to jest tak dla pana świątynia, muzeum? Nie, to dla mnie jest bardziej, to jest dla mnie ewidentnie muzeum, bo tutaj to nie są wszystko antyki z tych. Niektóre rzeczy, tak jak mówiłem, wykonali dla mnie znakomici artyści. Po prostu nie wiem dlaczego, ale lubię ten kształt, podoba mi się. I lubię na to patrzeć. I faktycznie widzicie, że tam są ze złota zrobione, z jakich kości, z mitrilu, z jakichś innych materiałów. No, ładnych parę tysięcy tutaj jest. No i postanowiłem, tak jak się dowiedziałem, że tam ta świątynia jest, to no, chciałbym ją tą kość mieć tak, żeby to było takie zwieńczenie mojej kolekcji, coś pradawnego, starego, coś, co zdobyłem i wiem, że brało udział w tych wszystkich rytuałach i tak dalej. Czy mamy pana tam eskortować, czy mamy tam po prostu iść? Wiesz co, ja tam wysłałem swoich ludzi i powiedzieli mi, że mają problem z dotarciem, więc poszukałem kogoś, kto bardziej się będzie do tego nadawał. Uznałem, że ludzie z gildii będą najlepszym sposobem na to. Teraz Peter ma taką minę, która wyraża bardzo purely, tak serio. I tyle. Bo wiesz, moi ludzie mają wpojone, odkąd są ze mną, że przemoc jest zła, a z tego, co tam się dowiedziałem, tam no, trzeba się bić, bo coś tam chroni tego, jak coś się tam zalęgło, bo jeden z moich ludzi tam się dostał no i nie wrócił, no. A wiem, że wy nie stronicie od przemocy, więc uznałem, że... Tylko w kryzysowych sytuacjach, w samoobronie, na zlecenie... No ale tam się... Nie tak trzeba. Znam swoich ludzi i oni na pewno z tym czymś próbowali rozmawiać, bo to mają wpojone, a się nie udało, więc... Bardzo dobre podejście. Bardzo dobre. Trzeba znaleźć kogoś, kto poza rozmową zna inne środki do przekonania kogoś, żeby coś oddał. Oczywiście, jeżeli ten ktoś tam będzie chciał zapłatę za to, to macie się dopytać ile i jeżeli takimi środkami dysponujecie, zapłacić za to i ja wam to po prostu zwrócę. A mówi pan ten ktoś, to w sensie nie wiadomo kto to, co to było? No tak jak mówię, no nie wrócił nikt tam stamtąd z moich ludzi, a zakładam, że ktoś może być tam inteligentny i może czegoś chcieć, więc jeżeli się da zrobić to bez przemocy, to bym prosił. I pan zakłada, że pana będzie rozmawiali. No bo znam swoich ludzi, prawda? Więc ja ich dobieram, ja ich szkolę i oni stronią od przemocy i kiedy się tylko da, się dogadują, a kiedy się nie da, no to zwołamy albo po straż, albo po was. No. No, przemoc jest taka...
Czy samo obrona to przemoc? Tak, dalej jest to przemoc. Jest takie niezbyt miłe. No. Nawet uścisk dłoni to przemoc, ale to zależy od siły. No. Uściskiem dłoni nikomu nie niszczymy tkanek i organów wewnętrznych, więc... Od jednego uderzenia kijem w głowę jeszcze nikt nie umarł. Ale guz jest. Będę na filozofię się rozwodził. Ja przepraszam, ale słyszę tutaj tyle nieścisłości, że to jest aż niesamowite. A jeżeli chodzi o przemoc słowną? Bo wie pan, bo słowami można bardziej kogoś skrzywdzić. No też to do końca nie jest mile widziane u nas, więc staram się nie obrażać. Nie. Znaczy proszę wybaczyć, bo może czegoś nie rozumiem, ale nie, czy nie możemy ich krzywdzić fizycznie, ale nie możemy... Ale my możemy, my możemy. Ja nie, po to was wynajmuję, że ja nie chcę, żeby moi ludzie i żebym ja był kojarzony z przemocą, a jeżeli ktoś inny ją stosuje, no to ja nie mogę zmienić całego świata. A panie z osami, to jaką nieścisłość pan tu łapie? No pan mówi, że od uścisku dłoni jeszcze się nikomu tkanek nie zepsuło, a mój kolega stwierdził, że uderzenia kijem w głowę jeszcze nikt nie umarł. No ale guz jest. Nie wiem, jak wybijecie kijem i jak wyściskacie ręce. No, staramy się nie bić i ściskać ręce tak odpowiednio, żeby nikogo nie zranić. A. No kijem też, jak już walisz w głowę, to... Razu nie umrze. No, ale jeszcze jest jeden mały problem tam na miejscu. Aha. Jest problem z wodą, bo tam woda się zamienia w coś gryzącego, żrącego. No, jednym słowem zamienia się w kwas. I problem jest tak... A skąd ja mam wiedzieć? Ale to jak mamy ją przy sobie, wodę, to ona się zamieni w kwas? Tak. O. Czysta woda, na szczęście nie ta u nas w ciele. I w pęcherzu też się nie zmieniła. Ale problem jest taki, że tam wejście do samej tej świątyni jest po środku takiej niewielkiej wysepki, a jak wiecie, wysepki są wokół wody. A że woda się zamienia w kwas, to jest pewne jeziorko kwasu. I będziecie musieli jakoś się przetransportować na drugą stronę, bo łódka, którą tam wysłałem, no niestety, no zatopiła się, no. Przypadkiem nie ma pan kwasu odpornej łódki na magazynie? No, miałem łódkę, która myślałem, że to przetrwa, no i przetrwała podróż w jedną i w drugą stronę, ale tylko raz. Panie Kłopouchy, mam jedno pytanko. No. Bo jak woda zamienia się w kwas, to nie? No. Co na przykład z soczkiem? Moi ludzie nie mieli soczku, mieli tylko wodę w bukłakach i te bukłaki im pękły i bardzo, bardzo dotkliwie poparzyło i teraz dwóch się jeszcze kuruje. Możemy, ludzie, możemy spróbować soczkiem. To jest dobry pomysł. A myślę, że mam jakiś pomysł, w jaki sposób przetransportujemy się na wyspę. Znaczy trochę to zajmie, ale myślę, że damy radę. Zawsze możemy się skatapultować. Tak. Ze względów naukowych chętnie sprawdzę. Wodę święconą, soczek, wino, wódkę. Zabierzemy wszystko i zobaczymy. Na przyszłość. No bo wiecie, tam są te całe te, cała ta magia tam gdzieś płynie pod kontynentem, więc może nie wiem, ona jakaś tam się przebiła czy coś, albo jakaś dzika magia. Nie wiem, nie znam się na tym. Jak macie maga, to może tam coś popatrzeć, może coś się dowie. Dobrze, pomyślimy. Patrzę się tak po wszystkich, prawda? Tak. O, to jest, tam idziemy. Coś jeszcze? Byście chcieli wiedzieć? Bo mogę wam coś jeszcze powiedzieć, coś, nie wiem. No wy się znacie, jak takie rzeczy się załatwia, może coś jeszcze potrzebujecie. Sobie jakiś bonus, czy coś? Albo nagroda?
No tak, nagroda za przyniesienie tej kostki. Na głowę mogę dać po 200 sztuk złota i będziecie mieli u mnie przysługę. Więc jak będziecie potrzebować informacji, to wiecie się do kogo zwrócić. Bo, no, moim zdaniem to fair zapłata. Nie, bardzo dobrze. Dużo rzeczy się dowiaduje, bo widzicie, i to jest moja przewaga, bo nie używam przemocy i ludzie to mnie mówią, a jak wiadomo, informacja jest bardzo cenna. Jeszcze wrócę do kwestii szczegółowych. Tak patrzę na tę poduszkę, to takiej wielkości jest ta kość, czy pan nie jest pewien? Z tego, co znalazłem opisy, ta kość powinna mieć około 25-30 cm i być wykonana z kamienia. Po prostu? Takie szarego? Tak. Ale tam jest jakaś magia zawarta, więc jeżeli potraficie wyczuwać magię, to ją na pewno znajdziecie. Nie wiem, co to konkretnie za magia miała tam być, ale wszędzie w opisach rytuałów było, że to jest magiczne, więc mam nadzieję, że tak będzie. To jeszcze by nam się przydała dokładna lokalizacja. I no to czekaj, nie mam pomysłu. Gdzieś na środku kontynentu jest w jakimś wypizdowie między górami. Który kontynent chcesz? Teraz powiem. Ten z dziurą? Czy ten, nie, to jest za dużo naciskane już. Jakieś tam, gdzie jest pusto i wymyślimy, że tam są góry i tam jest jakaś kotlinka i tam jest jeziorko. Takie wiecie, nasze morskie oko, tyle że z kwasu i z małą wysepką po środku. Okej, okay. Zrobię ruiny, już buduję. A ci pana ludzie to była ile osób i oni byli jak strażnicy, czy jak pan, czy jak ludzie? No, różnych ludzi mam, no. Był Przemek, był Adrian i Xaviery. Xaviery nie wrócił. A Adrian i Przemek, no się teraz kurują, bo ten kwas ich tam strasznie poparzył. Świątynia Reksiona u nas od Witford jest. Ale to byli ludzie, czy to byli... Jeden był niedźwiedziożukiem, jeden był elfem, a jeden był takim psem jak ja. Też bardzo zafascynowany historią tego kultu. Reksio podobno był bardzo potężnym bogiem swojego czasu. Ale z niewiadomych przyczyn, no teraz się go nie czci. No. Ponoć mówi się, z tego co kojarzę, że potrafił zmieniać taśmę czasu i dodawać się różne nowe obrazy, zastępowywać je, że tak nazwę. Tak. I w ten sposób tworzył historię. Tak, on tworzył i później to się działo. Generalnie ponoć jest z tego starego panteonu, o którym niewielu pamięta, niedaleko, że tak nazwę, pokrewnymi bóstwami byli sławni Bolek i Lolek. Gdzieś chyba o nich czytałem. Oni chyba byli patronami tych podróżników, nie? Tak, i oni byli patronami od kłopotów. I jeszcze chyba wydaje mi się, że jeszcze jedno było. Pat i Mat od chyba tych, od rzemieślników. Pat i Mat, tak. A, ci. No. Rzemieślnicy i niezgoda. Tak, i pokrewne mniejsze bóstwo z rewersu, Ktek. I to on tak... lubił spodnią część kontynentu. No, to mniejsza o starożytne bóstwo. Jeszcze później, jak będziecie chcieli, to sobie pogadałem, poczytamy księgi. To co, mamy umowę? Jak najbardziej. I to teraz zapraszam Państwa wszystkich. No, ja jestem człowiekiem, który lubi mieć udokumentowane wszystko, więc teraz poproszę tutaj. I widzicie, że on zaczyna siada przy tym biurku i wypisuje wszystko, na co żeście się umówili dokładnie, co macie zrobić, skąd, dokąd, tak dalej. Wasze imiona wypisuje, że będziecie mieli u niego jedną przysługę, ma wam wyświadczyć w dowolnym momencie, w którym będziecie chcieli. Wypisuje, ile sztuk złota macie dostać i tak dalej. I każdemu z was taką kopię do podpisu. Jest kopii dwie. Jedna dla niego, druga dla was.
On się na wszystkich podpisał. Ja się patrzę tak na Arkstarira i na... Jeżeli dobrze pamiętam, na Deluża? Nie, na Balasara. Na Balasara i takie... A-a, ja nic nie podpisuję. Spokojnie. Popołuchy to jest zaufany człowiek, tak? To możesz się podpisać za mnie. A ma pani jakieś złe wspomnienia z wysłaniem? Tak, bardzo złe wspomnienia. Bardzo. Faktycznie ostatnim razem, kiedy spisywaliśmy umowę, to się źle skończyło dla osób. Znaczy, nie źle, ale była z tego powodu masa kłopotów, masa nieścisłości, masa straconego złota, które można było zarobić. Ale tutaj przy państwu wypisałem wszystko dokładnie. No. Oczywiście, że tak. Jak dla mnie to wszystko ładnie pasuje. Dobrze, Sasza, jak chcesz, podpiszę za ciebie. Poproszę. Ja nie rozumiem, o co wam chodzi. Też podpisuję, podchodzę do jednego z papierka. Wyciągam rękę i ląduje mi jedna pszczoła na palcu. Ja ściskam jej dupkę, tak żeby wyszło jej żądełko, maczam w nim kałyście i podpisuję sobie tą pszczółką oba papiery. Okej. Okay. Ja podchodzę i podpisuję za siebie i za Saszę. A ja tak na spokojnie podpisuję, żeby tak faktycznie spróbować tak... Troszeczkę mi to zajmuje, ale się podpisuję końcowo. Ja podpisuję i malutki grzybek, odcisk, pieczątka zrobiona. A pan Niziołek z gęsią? Ja podchodzę, nakładam tuś na nóżkę mojej gęsi, po czym robimy wspólny podpis. Okej, okay. Cóż, no niech będzie. To tak, to mamy załatwione. To co, czekam na państwa i... When tyglisz gusaria comes, takie płak. To co, mam nadzieję, że państwo wrócą cali i zdrowi. My również. I może tak ode mnie, tak na szczęście. I widzicie takie małe rysunki przedstawiające Reksiego. I widzicie, że ma obroże, tylko obroże jest dziwne, bo jest w dwóch kolorach, w zielonym i czerwonym. I wam podaję. No, tak, na szczęście, bo może kiedy się wchodzi do takiej świątyni i nie ma się żadnego symbolu, ona może uznać was za wrogów. No, nie wiem, jak to działa, ale no, nie zaszkodzi mieć. Tak, biorę. Jeden sobie wkładam do kieszeni, drugi podaję Saszy. Ci starożytni bogowie, nic dziwnego, że wymarli. Ja biorę jeden dla siebie, jeden dla gęsi. No, nie ma problemu. I to... Tak, jakbyś całą wziął jeden dla gęsi i drugi dla siebie, to przez chwilę kontempluję, czy nie wziąć po jeden dla każdej pszczoły. One, wiesz, one są takiej wielkości takiego standardowego telefonu, nie wiem, tam 5 na 8 cm, 5 na 10, nie? No, są większe od pszczoły. Biorę jeszcze jeden, biorę drugi. No. Tak, just in case. Przepraszam bardzo, co to jest? To obrazek jest... Reksia. Obrazek Reksia. Reksiu, ufam tobie, jest napisane. No to niestety muszę podziękować. A wiesz, Reksina. Jeżeli tak. Pani nie chce, to nikt nikogo nie zmusza. Ale Sasza, jest możliwość, że wtedy świątynia uznacie za wroga. A pamiętasz, co ostatnio było z świątynią? Ja się nie ukłoniłem i prawie dostałem tego, w brzuszek mnie. Ja jestem niestety wierna swoim ideałom i swojemu Bogu, więc nie będę, nie, po prostu. Ale nie musisz się modlić do tego. Samo przyjęcie tego obrazka już jest w ogóle, no nie, no panowie. Nie, co no, ale Sasza, nigdy ci się nie zdarzyło wziąć ulotki jak po ulicach, przecież po tyglu łażą cały czas wyznawcy Cthulhu i rozdają ulotki? Nigdy nie brałaś? Albo hentaja. Tym bardziej. Nope. Nie wiesz, która maska gorsza. A to może pani uznać to jako nie wiem, kawałek obrazka, no, zwykłego obrazka, takiego dzieła sztuki. Dzieła sztuki też pani nie bierze do ręki. A pan taką folijkę? Jak się włoży folijkę, to nie będzie dotykać tego, to... Nie, niestety nie mam. Jakby, wiecie co, może ja zademonstruję. I w momencie, kiedy ja sięgam ręką po ten obrazek, widzicie, jakby spod jakby z mojego ciała po prostu zaczynają się formować takie wielkie, wijące się spaghetti, które moją rękę hamuje,
tak? Nie wiecie, skąd pojawiają się nagle na mojej dłoni u góry dwa takie pulpety. I po prostu moja ręka jest odciągana. Tak. Moim bogiem jest Flying Spaghetti Monster, więc niestety nie mogę tego przyjąć. Nie rozumiem tego. Podejrzewam, że Pitu Pitu jest na tyle nieinteligentny, że jest ateistą, nawet po czymś takim. No. To może już pójdziemy. To ja potrzymam to drugie w razie czego za ciebie. Zrobiło się dziwnie. Oj tam Pitu Pitu będzie ateistą. On nie wierzy w bogów. To jest to. To jest to, czego brakowało do szczęścia w tej postaci. Dobra, no to co, gdzie udajecie się dalej? Bo on tak no posłuchał was trochę taki trochę zmieszany, po czym nawet was nie wygonił, tylko zaczął robić swoje, tak w pewnym momencie tak podniósł. Gdybyście chcieli coś pić, to mówcie, zawołam dla was nie, coś. Nie, pójdziemy, ja muszę kupić wódkę, wino, po drodze się napiję. Proszę dwa razy. No to powodzenia i mam nadzieję, że za niedługo się spotkamy. My również. Dobra, i dokąd się udajecie? Dobra, ja muszę iść na targ. Potrzebuję dużo fiolek, wino, wódkę, wodę święconą i różne inne rzeczy, więc chwilę mi to zajmie. Przyjdę się z tobą, mam 3 bukłaki do napełnienia. Podobno bukłaki im wybuchły i rozlały kwas na nich. Nie wolisz fiolek? Ale fiolka ci też nie pęknie? No takie fiolki alchemiczne, które nie pękają pod wpływem kwasu. To będę ja musiał jeszcze wstąpić do gildii, żeby... A dobra, nie, to ja w takim razie nie biorę. Zostawię tylko swoje pojemniki w pokoju w gildii w takim razie. Ale myślę, że wiem, jak już przekroczymy. Tam dostaniemy się na wyspę. Wiesz co, ja generalnie wyleję wodę z bukłaka i wleję tam wino albo jakiś sok, albo najlepiej jedno i drugie w dwa bukłaki, dokupię sobie jeden. Okej, dobra, no problem. Mam kostur, to na końcu kostura jak włóczyki będę szedł po prostu i te bukłaki będą metry za mną wisiały. Just in case. Okej. Delusz, pytanie. Ile chcesz wydać na... Bo to pytanie, czy chcesz takie duże ilości, czy takie próbki, nie wiem, tam 20-30 ml, nie? Jeszcze 10 fiolek, takich zwykłych, które są po jednym złocie. Napełnię 5 wodą, 1 wódką, 1 winem, 1 wodą święconą. Kwas święcony. H24SW. Wow. Reprezentatywne. Soczek jeszcze? Jakiś? Wiesz, zapisz to gdzieś i później się zapytam, co tam żyjesz i zobaczymy, co będzie. Poza tymi 10 chcę jakby jeden trochę większy, nie wiem, może dzban taki do dłoni. Też taki, żeby kwasoodporny był. Spoko. Wiesz, że odpisuję 15 zł za to wszystko. No problem. Sasza, coś mówiłeś? Ja też robię shopping. No, a co byś chciała kupić? Te dwie fiolki i dwa water skiny, w sensie jak to się mówi po polsku. Bukłaki. Tak. Wszystko bukłaki są z winem, fiolki bez niczego. Okej, okay, dobra. Balias, coś ty? Coś dla gęsi? Ja ją po prostu na nowo potkuję, a także zostawię wszystkie źródła wody, czy to jakieś bukłaki, czy cokolwiek w domku. Natomiast jako, że nie brałem broni na spotkanie z panem Kłapouchem, bo zostałem uprzedzony, by nie brać, biorę cały mój ekwipunek i wszystko sobie daję do siodła. Okej, okay, czekaj, ty masz podkutą gęś? Tak. Okay. Jak niby biegać. Jak ty sobie wyobrażasz, że niepodkutą gęś mieć? Może mieć fajne buty. Gorsze, że żonok? Żeby nie było. Gęsi nie mają, jeśli dobrze pamiętam, w stopach i w nogach ani układu krwionośnego, ani układu nerwowego, żeby mogły stać w zimnej wodzie. Więc podkucie ich wcale nie jest problematyczne, tylko byleby się w kość nie wbić, nie?
Nie, ale chodziło mi o sam fakt podkowania gęsi. Okej, okay, Balasar, ty coś? Ja jedynie, jak Sasza robi zakupy z winem i tym podobne, to ja na nią będę się patrzył niezadowolony, bo jestem lekko na nią obrażony, że nie chciała spróbować moich bułeczek. Okej. Okay. I to w sumie to tyle. Akstarion, coś ty? Tak sobie myślę, że w sumie ostatnio, kiedy stwierdziłem, że nie trzeba brać więcej wody, to trzeba było brać więcej wody, więc wymienię faktycznie sobie te trzy bukłaki z lodą na bukłak z soczkiem, z winem i z wódką. Okej. Okay. Ja też deklaruję, że swój bukłak opróżniam, biorę ze sobą, ale zostawiam swój zapas wody święconej, bo nie chcę, żeby ona się zmarnowała cała. Dobra, i co robicie po tych zakupach? To tam wam zajęło, nie wiem, koło półtorej godziny max. Jest piękny, słoneczny dzień, jak co dzień. No jeżeli wiemy podaną, gdzie to jest, to pewnie portale byłyby najszybciej. No, jakieś tam najbliższe miasto pewnie jest, tam jest portal Gidyny i stamtąd, powiedzmy sobie, macie 4-5 godzin piechotą w górach, po górach i powinniście się dostać na nad jeziorko. To co, do gnomów? Do gnomu! No, to kiedy zbliżacie się do budynku z portalem, widzicie takie smugi osmolonej ściany. Ewidentnie się tam niedawno paliło. Jeszcze dobywa się taki smród spalonych kabli, takiego świeżego asfaltu. To jest pomieszczenie, jakie pamiętam. No widzicie, jakiś jeden właśnie wybiega z palącą się czapką. Gdzie wy jesteście? Sprawne? Portalownie. Tak, jak najbardziej. Mały jeden problem tam, no. Ktoś palił i rzucił niedopałka w nieodpowiednie miejsce. No, się trochę zajęło ogniem. Oj. No. Ale działa, nie ma problemu. Kiedy jesteście w środku, widzicie, że jeszcze jeden z portali się pali. Ciągle takim delikatnym, niebieskawym płomieniem. Tak, dokąd dzisiaj? Podbiega do was jeden z gnomów. Ewidentnie gasił pożar, cały w sadze jest, tak gdzieś przeciera twarz, jeszcze bardziej to rozmazał. Świetu błotnego genazji zatrudnić do gaszenia pożarów? I wy popsuli wszystko? A, to woda nie dobrze działa. No to trzeba umieć gasić takie rzeczy. To nie jest prosta rzecz. No to powiedz. No powiedz, że też nie wy samy, bo co się z nami stanie? W każdym razie do tego miasta. I okej, okay, dobra, Heniek, nastawiaj. I tam widzisz, że jeden tak patrzy się na ten palący się portal, patrzy się na swoje ręce, ewidentnie już przypalone. Muszę, szefie? Musisz. Panowie są z gildii i pani. No. A to ten, prywatnie czy na firmę? Nie, na firmę. Nigdy nie poza zleceniem. Da, to ten, to was jest piątka, dobrze liczę. To 5 sztuk złota. No. Nie, no jak, to na firmę. Szóstka. No, ale mówicie, że poza tym. No nie w godzinach pracy, więc no. No. Ja wyjmuję im płacę. Nie, no ale misja gildyjna. Nie, bo to umowa była z panem. A to nie jest gildyjna? Nie, po znajomościach was zebraliśmy. A. No to wyciągam 5 sztuk złota i przekazuję. Czekam, tak liczę jeszcze raz. 6 ma być, bo... Za gęś to 7. 7 istot przychodzi. A to przychodzi. 5 za wszystkich? No. A, myślałem, że stawiasz. Ja zapłacę za siebie i za gęś. To ja zabieram 4, daję 1. No, a pan z tymi pszczołami wszystkimi? No. A ile ich jest? 1. I one zbierają się wokół tego porta, który wygląda jak ja i pokazuje. Wiesz. To sztuka złota. To dobrze. Też podajesz sztukę złota.
I on tak się patrzy. Henik, do roboty. I widzicie, jak on taki smutny, taki zmarnowany podchodzi do tego portalu, który jeszcze się trochę pali. Gdzieś tam wkłada ręce. Ajajaj, kurde. Przestawia, coś tam zaczyna zgrzytać. I widzicie, jak ten ogień tak zebrał się w jedno miejsce na środek i tak zaczynają takie krople kapać w dół. Plum, plum, plum. I to gotowe. Nie wygląda, jakby było gotowe. Znaczy, ja przepraszam bardzo, ale nam obiecano, że te, ostatnio, że te portale będą wyglądać idealnie, jak my przyjdziemy, tak? Taka była umowa za Bimber. I, no i ostatnio wyglądał idealnie chyba, nie? Ale to miało być zawsze, a nie tylko raz. Ale przecież teraz jest dobrze, to wtedy było dziwnie właśnie. Przecież generalnie cały myk tych portali polega na tym, że one fluktuują pomiędzy wszystkimi filiami gildii. I te, które były, wyglądały idealnie, teraz są zupełnie innej filii. No ja Bimbru od was nie brałem, to co pan ode mnie chce? Nie podzieli się. No, dobra, jesteś gotowy? No tak. A no to ja idę. To każdy rzuca K20. O co, jeden? Okej, nic. Za gęś też mam rzucić? Tak, za każdą istotę. Czyste. Czyste K20. Interesuje mnie 20. A 20 jest dobra czy zła? Nie wiesz. Będzie ciekawiej, więc jest dobra. Nie rozumiesz nic. Kurde, przegrałem życie, mógłbym jeździć na płonącej gęsi. Pitu jeszcze za twoje te pszczółki. Oho. Dawaj 20, będzie śmiesznie. Dobra, no przeszliście bez problemu. Nic się nie stało. Nikt nie trafił w kropelkę ognia, która spadała. Najgorzej. Co, jesteście w jakimś randomowym mieście, gdzieś tam w okolicach gór, więc wygląda jak Zakopane. To od tej pory to jest Zakopane. Wychodzicie z budynku gildijnego na środek krupówek i podchodzi do was niedźwiedź. To co, może taką magiczną iluzję ze mną sobie zrobicie? Nie. Przepraszamy, jest jakby czas nas nagle jest. No ale panowie, no rzadko tu ludzie z gildii są tacy wspaniali, taka piękna pani jak pani, no nie dajcie się prosić. Zadychę będzie elegancka ramka na wystawkę. Jak wspaniale przyjechaliście sobie na wakacje po przyjechaniu do Zakopanego. Proszę pana, niech pan nas zostawi albo panu stopie twarz. Ale po co tak od razu grozić przemocą? No, ja tu próbuję fajnie zagadać, coś dać od siebie tego. Wie pan, ile ten strój waży? Jaki on jest ciężko? Przepraszam, ale przyjaciel ma kłopoty z kontrolowaniem gniewu. Więc najwygodniej dla pana by było, jakby pan odszedł i go nie sprowokował. A to może jakąś nalewkę trzeba mu dać, jak taki nerwowy. I mamy świetne nalewki. A ja mam pytanie, a czy dałoby się taką ramkę zrobić tak, żeby ona w późniejszym momencie zadziałała? Dajmy na to, gdyby kolega znalazł sobie dziewczynę. No. Palić ci go. No, ale to... Takie rzeczy będziemy ogarniać najwyżej w tyglu. To będzie cały czas w ramce. Możemy samemu panu zrobić, jak pan chce, jak pan nie chce z miesiąc Zakopanego. To będzie sama ramka i sam pan będzie tak. Może pan tak prężnił skły, tak potężnie, tak pokazuje, o, to jestem ja, wielki pan. Pan jak? Pan za chwilę stopi ci twarz. I to ten, to miłego dnia życzę i odchodzi sobie. Walid, chodź tu na chwilę. Bo jesteś się tam. Idę porozmawiać. Balis, nie zdążysz nawet podejść, ja już podskakuję po prostu do Balasara. Czy ty masz dziewczynę? Balis, nie mówi się takich rzeczy publicznie, dobrze? Spokojnie, ja Sasza, później ci wszystko opowiemy. Ja pytałem nie. Tylko hipotetycznie. Ja ci zrobię hiperbole, za chwilę ci w twarz zrobię, więc ci go...
Ale to nie można mówić, że masz dziewczyny publicznie, czyli że trzeba tylko w naszym gronie, czy tak na... Nie, bo to jeszcze nie jest jeszcze jego, ale będzie jego. Balis? Hipotetycznie. Jest hipotetycznie. Balis, co mówiliśmy w jacuzzi. A to też prawda. No ale właśnie. To hipotetycznie. To hipotetycznie, to zaraz możesz mieć twarz, jak ten pan mógł mieć. Dobra, wiecie co, nie wiem, kim jest ten hipotetyczny, ale Balasar, życzę ci szczęścia, na pewno odbijesz ją i idziemy dalej. Dobra, to ruszacie w góry. No, zakładam, że gdzieś tam ogarnęliście jaką mapę, jak stąd podążać i żeście ewentualnie podpytali. I pytanie... Czy wzięliście jakieś jedzenie ze sobą? Tak. Okej, okay, no. Dobra, to nie jesteście głodni. I docieracie z góry, z takiej przełęczy wchodzicie i faktycznie widzicie taką nieckę, tak jarzeniowo-zieloną. Ona niemal świeci. A na środku jest taka wyspa, może 15-20 metrów i na środku jest takie, tak jak gdyby pieczara się otwiera, że można zejść w dół. Całe jeziorko, tak do tej wysepki, od granicy jeziorka macie jakieś 25-30 metrów. Jest tam nieco równego, taka bardzo malownicza kotlinka między z trzech stron otoczona górami i jedna przełęcz prowadząca tutaj do środka. Gdzieś tam wysoko na górach śnieg jest, jest taka przyjemna bryza, słońce świeci przyjemnie, cieplutko nawet w miarę, gdzieś tam jakaś roślinność, jest lasy, łąki, gdzieś tam jakaś koza się pasze i słyszycie i zjada coś tam. Mistrzu, to ja w takim wypadku chciałbym sobie stuknąć tę kostkę o kostkę i aktywuję swoje latające buty i sobie podlatuję po prostu tego na środek wejścia. Okej, no problem. Jesteś przed wejściem. One jest dosyć szerokie i schodzi dosyć łagodnie w dół i na tyle, ile widzisz w środku, później jest jakaś pieczara. Okej. Okay. Ja sobie czekam na resztę. Jak reszta się tam dostanie? Z tego, co wiadomo, to zarówno ja, jak i Sasza mamy miotły latające, które możemy do siebie przyciągać, czyli jeśli dobrze rozumiem, to możemy władować kogoś na tą miotłę, posłać ich na wyspę i podciągnąć do siebie z powrotem miotłę. Jeśli miotło też możesz pożyczyć, no bo to jakby nie jest... Więc właśnie. W takim razie ja biorę miotłę i przelatuję na drugą stronę. To ja pierw wsadzam na swoje miodłe Radleya. Później gęś, a później Balisa, a później sam lecę. Okej, dobra. Jesteście wszyscy. I teraz sobie zmienimy widok. Teraz będziecie się poruszać. Czekajcie, zobaczymy, czy to zadziała pierwszy raz. Gdzie powinniśmy patrzeć? Na górę, na dół mapy? Jest czarno na razie. Aha, czyli na razie nigdzie nie patrzysz? Na razie nie. Czekaj, już wam będę odkrywał. Pytanie, czy stream teraz wygląda dobrze, czy nie? Ciorno. Jest ciorno na streamu. Ale okay. Żeś to zrobił. Bum, teraz powinno być coś widać. Tak, widać. Na streamie wszystko ładnie jest. A, dobra, jedną rzecz tylko, bo kotowa jest rozciągnięta. Ściągnę cię. Nie, no spoko. Dobra, jest ładnie. I dobra, gitara, to teraz muszę ja się przyjść tu. Dobra. No i tu jesteście przed tym wejściem, możecie się gdzieś rzucić. Uj! No jest. I tak. I to widzicie właśnie to wejście.
Ono wygląda jakby częściowo było zrobione przez istoty ludzkie, częściowo zniszczone zębem czasu i też widać, że jest przepalone kwasem. Czyli tutaj musiał płynąć kwas, to od razu widzicie. I tam widzicie jeszcze w dalszej części pieczareł. Mogliśmy przynieść jakieś prezenty. Jakie prezenty? Jakiekolwiek, żeby kwasu nie było. Ja mam bukłak z wódką. Właśnie, dobra, teraz mi powiedz, co masz tam w plecaku. To jest teraz bardzo istotne w tych fiolkach swoich. Ja mam 5 fiolek napełnionych wodą, jedną winem, jedną wódką, jedna soczkiem, jedna wodą święconą, jedna herbatą, a ten większy jest pusty. Okej, okay, to cała woda się zamieniła w kwas. Wódka zamieniła się, widzisz, że jest kwas i teraz jest pytanie. Dobra, wódka będzie, alkohol będzie nad tym i woda święcona też jest kwasem. Ale święcony kwas. Więc to już jest Holy Hand Grenade. Więc teraz pytanie, czy ktoś ma w bukłaku wódkę? Ja właśnie miałem w jednym z bukłaków wódkę. Mam, znaczy wódkę, winę i soczek. Okej, okay, dobra. To teraz rzuć mi... Zakładam, że miałem je przyczepione już do miotły, a nie do... nie miałem ich w plecaku. Okej, okay, dobra. Spoko. Pójdę na to. To teraz widzisz, jak tam z miotły po prostu jeden z bukłaków pękł i to się to rozlało. I teraz wszyscy mi rzucą na deck save'a. To nie jest trudne. Save. Jej. Raczej zdałem. Czy my jakieś racje żywności mam sobie odpisać tak przy okazji? Jedną możecie odpisać. Okay. Ktoś potrzebuje? Nie. Jak ktoś nie miał, to ten. Raz, dwa, trzy. Jeszcze brakuje mi dwóch rzutów. Już. Szukam dex save. Okej, okay, i jeszcze jednego mi brakuje od Saszy. Saszy. Ale w związku z czym jestem już odparty? Z tym, że na namiotle Akstarira był bukłak z wódką i kwas przeżarł bukłak i to się wszystko rozlało. Bo tak by był tylko na niego, a tak, że było obok, to rozleje się na wszystkich. Tak to powiedzieć. Okej, okay, to pani Sasza i pan Pitu zostaliście delikatnie oblani tym kwasem i teraz sobie rzućcie na 1d6 i tyle obrażeń od kwasu dostajecie. Uskoczyliście minimalnie za późno, kiedy cała ta zawartość bukłaka po prostu rozbryzła się. Wysokie rzuty. No. Bardzo dobrze. No, chlupnęło to niemiłosiernie. Poparzyło troszeczkę. Co ty robisz? Ale ja nic nie zrobiłem. Co ty? Przecież mówił, żeby w bukłaku nie mieć wody. No. Nie miałem wody. Przecież nie ma wody, jest kwas i jest alkohol. Tak, czujecie bardzo, bardzo wyraźną wanię alkoholu. Kurtkę mi zniszczyłeś. Spokojnie. I tak była zdobyczna z tego, co pamiętam. No, ale była. Nadal jest. Jest, okay. No. Czy ta skórzana kurtka, czy ona nie była przypadkiem z tym samonadmuchującym się pontonem, czy czymś takim? Tak, to tak. Było to. Coś takiego, no. No. Akurat, to się nadmuchałeś. Chciałbym tylko powiedzieć, że zdobyłeś się na tej samej sesji, na której poznaliśmy pana Kłopouchego. Tak, pamiętam. Generalnie rzecz biorąc, nie dość, że jestem poparzony, to jeszcze jestem otoczony gąbką, nie? Bo... Mhm. Dzięki! Polecam się, proszę bardzo. Potrzebujesz z tym pomocy? Nie. Nie, to miało być taki pierdzący dźwięk. A. No, jesteście pewni, że cokolwiek jest w środku, to was słyszało. Tak ktoś chce pierdnął przed jasnym. Będzie prościej nie odcinkować.
próbuję, nie? Kto zrobi z tego klipa? Panie i panowie, Dungeons and Dragons. To jest film. W ogrodach najczystszej postaci. Zaraz się płaczę. Jest. Ludzie prawie koło 30 nadal się śmieją z pierdzących żartów. Przepraszam bardzo, jestem dopiero ledwie po 20. Ja jestem po 30. Nie jest pierdzący żart, tylko jest za krótka po pierwsze. I osobiście wymyśliłem. Jestem tego dumna, że jestem po 30 i śmieję się z takim żartem. Dobra, pan Balasar wszedł trochę dalej. No i jaskinia ciągnie się dalej i dalej się obniża. I tak jak mówię, cały czas nawet w głębi jest to pomieszanie po prostu miejsc, gdzie ewidentnie coś było zrobione ręką istot inteligentnych i ręką i ręką kwasu. Okej. Okay. Nie chcę wiedzieć, jak wygląda ręka kwasu. Domyślam się, jak wygląda ręka kwasu. Więc wychodzę przed nich i jakby w związku z tym, że ja nie potrzebuję widzieć, tylko wiem, co się dzieje dookoła, to bardzo ostrożnie idę w poszukiwaniu wszelkiego dowolnego zagrożenia. Okej. Okay. Widzisz dalej zejście i znowu poziom się wyrównuje. Tym razem ta jaskinia jest nieco większa. Ja bym chciała, znaczy moja postać będzie dalej na miotle. Ona będzie się delikatnie jeszcze unosić. Okej. Okay. Być troszeczkę, wiesz. Tutaj sufit jest dosyć wysoko, mniej więcej jakieś 6-7 metrów nad wami. Znaczy nie, po prostu tak jakbym normalnie. No to jest taka wysokość moja, nie? Pozwolę sobie zaznaczyć blindside mój, nie? Okej. Okay. Ja bym chciał tylko też powiedzieć, że jak jest na to miejsce, to też będę siedział na miotle, będę się unosił te 2 metry nad ziemią i nie, będę się trzymał koło pitu, no. Bo też mam... widzę na daleko. Nie. O, czekaj. Jak, ja się tego odwracam. Jak stary, czy ty słyszałeś to, co ja? Tak. Ja podlatuję do Axtarira. They see us rolling, they have ja się wracam. Przepraszam, Gusaria trzyma się z tyłu i obok pojawia się taki cień z przu, nie? Takie... O, ty. Matkę mógłbyś obrazić. Mógłbyś obrazić, ale formacji ci nie daruję. O Boże. Wyczuwam pojedynki na śmierć i życie w gildii. Tak jest. Kiedyś będą. I tak właśnie o to jest, że słowa mogą bardziej zranić. No to była przemoc. Zdecydowanie. Przemoc to tak, bo on to zrozumiał. No i ta, widzicie po prostu miejsce, do którego się wlał ten kwas. To jest to dalsze od nogę. I też jak gdyby nawet bardziej może czujecie i słyszycie takie blup, 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 dochodzące skąd? Stąd, tam z dołu. To jest tak, jakby coś tam woda tak bulka. No, dobra, stop. W tym miejscu. Nie. Wróć, tam byłeś. Tu byłeś, Balasar. Tu byłeś. Tu byłeś. O, tak jest, dokładnie tutaj. W tym momencie, kiedy tam wlazłeś, z góry coś się odkleiło i spadło na ciebie. I to jest to. I rzucamy na inicjatywę. Jesteś dalej niż 30 stóp od kolwiek z twoich towarzyszy, więc jesteś zaskoczony i to spadło po prostu na ciebie. Nie mogę być zaskoczony. Mam właśnie, chciałem powiedzieć, że właśnie mam Great Sword of Warning i nie mogę być zaskoczony. On ma ten sam rodzaj broni, no tak, co ja. Dobra, ale to nie zmienia faktu, że z sufitu spadł na ciebie bardzo duży czarny glut.
Blob. Blob. I to ten... To jest pudding, my już walczyliśmy z puddingiem nieraz. Tak, to jest czarny pudding, ale jest troszeczkę większy i troszeczkę... Pudding. Ej, trzeba kiedyś wprowadzić pomalowanego na czarno Jokera. I normalnego Jokera. A, dobra. To mam i żeby mam, obaj byli sterowani przez taką totalnie szaloną Harley Quinn. Jeden byłby Pudding, a drugi byłby Black Pudding. Oh my god. Czyli patrzmy z Blacker Puddingiem. Dobra, niech sobie rzucę na inicjatywę. Okej. Okay. Właśnie, pamiętać, żeby zaznaczyć token. Jak ktoś nie zaznaczy tokena, znaczy, że go nie ma. Spoko. W związku z tym, że rzuciłem 5, więc będę tuż przed Gusarią. Skoczę do toalety szybko. I to możemy zrobić przerwę, jak chcemy. Nie. Walka to, jak ktoś zrobi swoją turę, to będzie. A nie, dobre, no to i dobra, dobra. Ale jako, że ten pudding spadł, jemu wykonam jeden atak i później jedziemy zgodnie z inicjatywą. Okej? Okej. Powiedz mi... A dobra, muszę... Czy 21 w ciebie trafia? Oczywiście, że nie, no nie wiem, trafia. No. To tak, to będzie pyk i to będzie tyk. Muszę sobie odblokować ten, żeby na Twitchu było widać moje rzuty. To jest w sumie 20 punktów obrażeń. 9 od bludgeoning, 11 od kwasu. 11 od kwasu. Czekajcie, minutkę, sekundkę. Gdzie to się robiło? Rzuty. To chyba tu muszę robić. Always Whisper. Okej, dobra. To teraz widzę. Never Whisper. Okej, dobra. I to, panie Akstariery, to zobaczyłeś, jak ogromna masa czarna spada i przykrywa całą swoją masą Balasara, którego nie widać. Co robisz? Z tego, co pamiętam, to niedobrze jest do tego podchodzić, więc wyciągnę sobie po prostu długi łuk i będę starał się celować w tą breję, także przy okazji nie strzelić w głowę Balasarowi. Okej, okay, ale Balasar jest w środku, więc... Ja wiem. Więc... Czekajcie, on jeszcze się nie wkurzył. ale nie, to jest duże, dobra. Nie będzie w niego obrażeń. Okay. To jest za duże. Dobrze. No to zaatakuję to i użyję tam zdolności Steady Aim i zużyję sobie bonus akcję, żeby dodać sobie ułatwienie do tego rzutu. Czy 16? Tak, czy... Jak najbardziej, to jest pudding. To ma mało... Mało czegokolwiek. Okej, okay, tu. I jak bardzo mnie obrażasz? Oj, słabo. 13, okej. Okay. Zaledwie 13, no. Czekaj, bo muszę jedną rzecz sprawdzić, czy to nie ma jakiś immunities. Nope, dobra. No, strzała się tam wbiła, oczywiście zaraz zrobiła pssk, jej nie masz. Coś jeszcze? Jakiś ruch dodatkowy? Nie, Steady Aim zużywa cały ruch i akcję dodatkową. Okej, okay, Sasza, czy powiedz mi, jak daleko ty widzisz, czy w ogóle ty to widzisz? Moja postać widzi w odcieniach szarości do 60 stóp. To powinnaś to widzieć jak najbardziej. Dobra, zobaczyłaś wszystko. Że szara masa, bardziej szary się zrobił Balasar. W sumie czarny się zrobił. Mam tutaj dylemat, czy Eldritch Blastować
Żadnego Balasara. Nie zranisz go. Bo to jest bardzo duża istota, on jest mniejszy, to spoko. Czy mogę, czy to taka metagaming, czy moja postać może to wiedzieć, że go nie zrani? Tak, bo to jest tak, jakby na niego spadł taki, wiesz, tak. Budyń. Znaczy, to chyba przed chwilą widziałaś, jak Kacpi strzelił z łuku, więc. No. No to jak go wpędzisz, to blasto! To próbuj trafiać. Czy naturalne 10? Naturalne 10 jest naturalnym trafieniem. Naturalne 10? To jeszcze Eldritch Blast, no to cyk, zadaje obrażonka. I powiedz mi, interesuje mnie typ obrażeń. To jest to 14 force damage i 3 moje, od mojego Sugar Daddy, to są Thunder. O, Lightning mówisz? Nie, Thunder. Okej. Dobra. A, bo to jest, ten po polsku to będzie od dźwięku? Od gromu. Tak, grzmotu. I to będziemy mieli, okej. Dobra. No, rozbiło się to elegancko wypaliło trochę tego puddingu. Czy coś jeszcze robisz? Tak, bo to jest dopiero jedna wiązka, a teraz szykuję drugą. Chciapa! To działaj! 16. Trafiasz, jak najbardziej. I za 13, takie same, 10 forsa i 3 sugar daddy. Okej, czy coś jeszcze? Głupie pytanie. Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Nie, bo żeby użyć bardycką inspirację, muszę widzieć, komu ją daję. Jeżeli nie widzę Balasa, ale wiem, że on tam jest. Masz line of effect, nie masz line of sight, czyli nope, nie działa. Okej. Okay. To jak się odczaruje, to ja go tam... Dobra, i teraz nasz wciągnięty Balasar. Początek dnia Sasza mnie zignorowała i nie chciała wziąć mojej półeczek. Później Balis wygadał sekret, który powiedział, że będzie wiadał poza jacuzzi, więc już mi wbił w plecy, jak ten ziołek. Teraz coś jeszcze na mnie spadło. I cię poparzyło. Jeszcze mnie poparzyło. Więc ja mam teraz prawo się zdenerwować. Jak najbardziej. Więc ja się denerwuję. I tylko wiesz co, on na ciebie spadł i ty będziesz miał ten, czekaj, to był N-flag chyba? Disadvantage, tak. No. Już ci powiem, jak to się nazywało, conditions, kurde, człowiek nie pamięta. W każdym razie oplątany będziesz. Grapple? Nie, grapple. Chyba. Restraint? Już wam powiem. Speed że utrudnienia zero, do atakowania, atakuje. Ułatwienia w tak. Niego, tak tam. No. Aha. To byłby restraint, no. Restraint, no. Jest taka ładna grafika na tym, na Beyondzie z... Restraint, tak, dokładnie o to mi chodziło. No to nadal, ale ja robię Savage Attack, więc mi się to wyrównuje. Ale twoja prędkość jeszcze spadła do zera i nie możesz bonus akcji do speeda, disadvantage i masz disadvantage do dexterity, jak coś. No spoko, ja mam i tak advantage do dexterity, więc nic to nie robi, no. Więc normal roll na trafienie. Próbujesz przeciąć się przez... jesteś śmieszne? To by trafiło, no. Gdyby to nie była jedynka. No. Ale wiesz co, to po prostu jesteś... Nie masz jak zamachnąć tym swoim mieczem, bo z każdej strony masz kwasowaty pudding, który cię otacza. A, bo ty jeszcze w sumie powinieneś mieć blinded do tego, czyli... No, czyli i tak z karną.
No, kop leżącego, kop. Od tego tu jestem, nie? No dobrze, to w takim wypadku drugi atak. Okej. 19. To już nie jak najbardziej trafia. I obrażonka. 15. 15, okej. I to będzie okej. Czekajcie, bo teraz muszę bardzo skomplikowaną rzecz zrobić. Muszę coś policzyć. O nie! Co nie? Dredu już wie. Ty wiesz, co on liczy. Ja wystarczy, że zobaczyłem tylko jedną rzecz, która się... No... Okej. Okay. Tin, 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 tin. Pum. Zrobił się jeden mniejszy. I obok zrobił się drugi. O nie, ja znam tą mechanikę. I tik, 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 tik. To jest to, to jest to, to jest to. I jeszcze rzuć mi... Ty masz magiczną broń, nie? Aha. To rzuć mi jeszcze, rzuć mi jeszcze, rzuć mi jeszcze... Wyzwanie. Nie, rzuć mi D8. To tyle obrażeń od kwasu jeszcze dostajesz. Bo w momencie, w którym to rozcinałeś, ten kwas się po prostu rozlał po tobie i cię poparzył. A chyba laser nie ma na kwas? No mam odporność na kwas, ale nie mogę mieć poczwórnej odporności. Okej, dobra. Teraz powiedzcie mi wszyscy, jaką macie pasywną percepcję. 18. 14. Dobra, a teraz powiedzcie mi, dokąd widzi każdy z was. 60 stóp. 120 stóp. Nie wiem, ile daje Everburning Torch, więc ja widzę, to nie. Tyle daje ty nie. Pytanie, Balasar, ty ile masz pasywnej? 14, ale nie mam Dark Vision, więc... Okej, dobra. Gdzie jest Axtarir? Axtarir to jest. Dobra. Axtarir, ty widzisz, że coś idzie po suficie. Coś się przemiesza jeszcze po suficie. Tam zdążę jeszcze krzyknąć, że coś jeszcze jest na suficie? Oczywiście, to jest zawsze darmowa akcja. To krzyczę do wszystkich, że coś jest jeszcze na suficie. Ile to cholerstwo się porusza? Okej. A gdzie to jest tak mniej więcej? I ideolo. Nad Balasarem. Spadło. Aha. Na niego. Znowu. O. Pum. A to ten większy znowu. Tak. I znowu spadło na Balasar, ale tym razem tylko tak obok i walnęło cię pseudołapką swoją. Czy cię trafi? Czy 12 cię trafia? Następny wróg, z jakim będziemy walczyć, to Pantofelek. Gdzie niby nóżką nas kopał. Czy jego niby nóżka cię za 12 obraziła, czy nie? Kto miał 12 AC? A czekaj, nie, bo ty mówisz, że tutaj jest ciemno. On ma advantage do ciebie. Bo ty nie widzisz. Bo jesteś blinded teraz, czy nie? Boże, nie jest, dobra, nie ważne, pojebało mi się. I to tyle, no. On tyle. Przelaz, spadł, chyba że czekaj. A nie, bo on jest duży, to on może jeszcze drugi raz zaatakować. To jeszcze drugą niby nóżką dziewalną potem, jak spadł z sufitu. Za 11, to też nie. To dwa razy gdzieś tam machnął obok ciebie, ty uniknąłeś. Delusz. Te mniejsze zajmują 4 kratki, czy one są na jednej kratce? One są na 4, one są duże. Ten okay. Największy był na 3 na 3. Czyli ja podejdę tu, ale nie, bo tu, czyli tu już wejdę w ich zasięg. A i tak to nie podejdą, nie mam zasięg. Czyli 40. Ale w takim razie jest.
duży. Nie, on jest 15 ode mnie, ten duży. Tak. Tak, tu jest. Dobra, to w każdym razie jestem od tych na 10 stóp, więc od bonusem akcją odpalam swoje astralne ręce i one robią dex save. Okej. Znaczy, jeśli ten duży jest 3 na 3, to znaczy, że on już jakoś już tu się zaczyna. Znaczy, na balasarze jest obok balasara. Nie, on spadł na balasara, ale go nie przykrył całościowo, nie? One są amorfis, więc to jest tylko mechanicznie on tam jest, nie? No to mechanicznie też, że robić. Cała trójka. Cała trójeczka, okej, okay, dex save, pam, pam, pam. To mam tak, 8, 17 i 16. Od góry liczymy. Po ósemko nie zdało. No i co mu się dzieje? 3 force damage. Force, okej. Okay. I... Dobra, i swoim kijem atakuje no tego na górze właśnie, małego. Okej. Okay. Czym go atakujesz? Kijem z zasięgiem 10 stóp. Okej. Okay. Nice. Czy twój kij jest magiczny? Jeszcze nie. To masz minus jeden do obrażeń od następnej tury. Od następnego ataku de facto. I zadałeś mu 9 obrażeń. Okej. Okay. No problem. Dobra, i tak Shreena to i tak będzie. Nie, to było na trafienie. Ale czekaj. Balasar, ty zadawałeś obrażenia slashingowe, nie? Tak. To ja sobie muszę podbić im jedną rzecz. Szkoda zdrowia. Okej. Okay. Nie na 5. Okej. Okay. Czyli to jest o tyle więcej. Okej. Okay. Dobra. To ty swoim mieczem wiesz, że je tylko rozdzieliłeś i tego się nie stało mniej. Po prostu się zmniejszyło. Rozdzieliłeś na 2. Czy ta 9 trafia? 9 jak najbardziej, tak. To ma 7 AC. To jest glut. I to jest... Tu handed, bo ja mam 2 ręce wolne, więc... Czyli dychę. 10. Okej. Okay. Jak najbardziej. Tak, i teraz zapisz sobie, że masz minus 1 do damage'a na tym kiju. Nieco się przyjarał. No i tak będzie zaraz. To jest teraz kostur tego. Kostur kobry. Syczy. Okej, okay, dobra. Teraz te mniejsze. One co by mogły ciekawego zrobić? Aha, dobra. One są, nie są aż tak głupie. Czy on tam dojdzie? Action. Wiesz co? On ci odda ta pseudonóżka, która do tej pory zawsze była cienka, ona tak się wydłużyła dosyć mocno i uderzyła w ciebie. Delusz. Czy RNG mnie lubi? RNG mnie nie lubi, rzuciłem 8.
To nie. On się ruszył, czy też ma zasięg 10 stóp? 10 stóp, wydłużyła się. I drugą taką wydłużoną jeszcze próbował cię uderzyć i tym razem aranżuje mi jeszcze bardziej nie lubił, rzuciłem mi jeden. To był ten, co... Ja go ten u góry, ten u góry. A tak, właśnie czekaj na jego turę, żeby on zrobił konsejwę. A, okej, dobra. I con save, proszę bardzo, con save i mam 19. No to nic. Okej, a ty widzisz teraz, jak ten przez pola swoich sojuszników można było przechodzić, nie? Z podwójnym ruchem, nie? To jest. Trudny teren. Tyk, 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 tyk. Dobra. One się połączyły, te dwa. Te dwa mniejsze. Znowu się zrobił jeden duży. I to jest suma, czyli tam było... ale dzisiaj mam liczenia. Plus to... okej. Okay. Zrobiło się go jakby więcej. Well, shit. Okej, okay, dobra. I jakie macie panowie tutaj w korytarzu pasywną percepcję? 18. 18. Okej, okay, dobra. To widzicie, że po suficie idzie kolejny. Duży? Tak. O kurde. I tin. On sobie... On jest daleko, to on sobie zrobi... A, on przeszedł sobie tutaj. On jest na suficie nad deluzem i to będzie wszystko, co on zrobi. Podwójny ruch. Pitu, pitu. Słyszysz, jak tam chlupocząco mordujące się dźwięki. Te dwa na ziemi, tak? Tego na suficie nie. Bo ty masz ile tam pasywnej? 10 stóp. 10. Znaczy ja mam 14 pasywnej. 13, przepraszam. To nie. Dobrze. W związku z czym... Każdy, kto ma więcej jak 16, to widzi tego na suficie. Dobrze. W związku z czym Hunter's Mark na tego, który oblazł Balasara. Wiecie co, ja im dam, kropki. Będzie czerwony, i będzie niebieski i będzie zielony. Piękne. Lubię zielony. Trzeba będzie coś z nim zrobić. Zasłoikować. Więc przemieszczę się tu i strzelę w tego niebieskiego z Hunter's Markiem. Okej, okay. To znaczy wiesz, jak nie będziesz miał jedynki, to trafisz, nie? Prawie jedynka. Okej, okay. I typy obrażeń mnie interesują. Przeszywając, że nie będę miał żadnych ciętych na niego. No, ale jeszcze może być lighting. Nie, żaden nie jest lighting. Więc teraz tak, to jest piercing. To było w niebieskiego, nie? Tak, w niebieskiego. 6 piercing. Okej. To jest jedno, do tego to jest... Kolejne 6 piercing, przepraszam, 4 piercing, to jest 10. Okay. I do tego... Jeden, też piercing. Okej. Okay. Coś jeszcze? Nie. Dobra. Gusario. Jako, że byłem przygotowany na dzisiejszą sesję, wiedząc się o kwasie, wziąłem w razie czego cały mój ekwipunek, więc mam również kuszę. Więc podejdę sobie tutaj i cóż, krótko wziąłem na temat nędznej istoty na prośbę mistrza Kłopołkego, przybyliśmy oczyścić świątynię Wielkiego Reksa. Umierajcie! I strzelam z załadowanej kuszy. Kojarzycie tą scenę z Black Hawk Down, kiedy on przykłada mu karabin maszynowy nad głowę i zaczyna strzelać? To Pitu Pitu wypuścił strzałę i w tym momencie takie... Tak. Jak najbardziej, tak jak mówiłem, naturalne jedynki dzisiaj nie trafiają. Przynajmniej teraz. I to było w którą? Giga pudding. W zieloną. Oh god. Ty ją widzisz?
gdzie ty jesteś? Ja ją widzę, bo mam zapaloną pochodnię. Ale czy masz pasywną percepcję 16+. A, bo dobra, ona jest na suficie. To sorry, to w czerwoną. Czekaj, sprawdzę jedną rzecz. Snap to center. Więc co? Na ile dawała pochodnia Dimlight? 60? Chyba na 60, o ile pamiętam. Jak będziesz się mógł podjechać? 30 stóp jasne i 30 stóp dodatkowo... Czyli 60, dobrze pamiętałem. To tak, spoko, trafisz, no problem. Dobrze, że nie zmieniało za dużo z edycji na edycję. Okej, okay, to jest... Jak najbardziej, zatopiła się twoja strzała, coś tam ubyło tego, ale ona zrobiła psst i jej nie ma. Czy coś tak jeszcze nasze... Nie chcę stracić. No, co nasza jeszcze gusaria coś robi? Szarżuj, co z ogóle może się stać? Wiesz co? Mam taki głupi pomysł. A ja się pomodlę do Wielkiego Reksia o natchnienie w walce z wrogami, którzy oblegają jego świątynię. Okej, okay, zobaczymy, co się stanie. Dobra, Akstarir. Sytuacja zaczyna robić się traumatyczna. Tak, widzisz trzy duże budynki. Więc wymieniam ten długi łuk na mój rapier. Rzucam na tego zielonego heksa. On jest na suficie 6 metrów nad tobą. A, dobra, ty mówiłeś, że ja jestem na miotle. Tak. Więc ja podlatuję do niego i go dźgam tym swoim rapierem. Okay. Oczywiście używając Booming Blade'a. I to jest husaria, a nie. Na miotło z rapierem. 22. Twój rapier jest magiczny, nie? Tak, jak najbardziej. To rzuć sobie D8. No to, a mogę po obrażeniach? Możesz, spokojnie. Dobrze, to jest tyle, plus to jest tyle, plus to ale jest... Ale czekaj, a dobra, bo to nie jest, nie ten system. Czekaj, bo próbuję nadążyć. Czyli to jest 13, 10... Znaczy to jest 13 przeszywających z rapiera, później jeden kutych, z booming kutych, blade'a. Nie przeszywających, kutych. Przeszywająca może być broń, a obrażenia są kute. 13 kutych obrażeń z rapiera. Kute jeden... to mogą być podkowy. Jeden typu Thunder z Booming Blade'a i dwa z Hexa typu Necrotic. Odsuwam się, odlatuję gdzieś tutaj czekaj, po uderzeniu. Ja sobie teraz muszę zsumować. To jest tak, 23, 25. Jeśli nie ma redukcji, to 16. Bo tych 9 dostanie dopiero, kiedy się przesunie z własnej woli. A, okej. Okay. Przemieści, znaczy się, no. Czyli jak spadnie na Deluża, to też. No, spoko. Generalnie rzecz biorąc, ja bym się chciał wydrzeć jeszcze do Balasara, tak retrospektywnie ze swojej strony. Nie, spoko. Nie ich! Akstery, ty czy coś jeszcze? Jeszcze dorzucam sobie K8 obrażeń od kwasu, zakładam. Tak. Ty się przemieścił, odsunąłeś się od tego z powrotem, ale nie? Jestem służbaklerem, nie wywołuję niego ataku okazyjnego, no. Bo go zaatakowałem. No spoko, tylko chodzi mi na, czy gdzie fizycznie jesteś i jesteś fizycznie na wysokości jestem. Sufitu, czy gdzieś w dół sobie zleciałeś? Myślę, że mogę być na wysokości sufitu w tym momencie. Okej, okay, dobra. No i zawołam, że jest jeszcze jeden nad Deluzem. Dobra. Pierdolę Quidditch, nie? Wiesz co, już wymyśliłem, że moim comment wordem na przywołanie miotły to jest do mnie. Dobra, Sasza, co ty robisz? Ja widzę teraz Balasara. Na ile masz, widzisz? 50 fitów. Na 60 wydaje mi się, że go widzisz, tak, jak najbardziej. Spoko, no problem. Widzę, w jakim jest stanie. Czy jest w stanie krytycznym, czy ujdzie? Ujdzie. Dopiero coś poczuł. Nie moje pierwsze rodeo. Kogo tutaj bardzo zabolało? Nikogo. Nikogo. To ja Eldritch Blastuję. Nie myślałam, że trzeba wyleczyć Eldritch Blasta. Którego bloba by tu... Ja lubię niebieski, czy ja mogę tak... Nie, tamtego nie widzisz. Dobra, to w zielonego. No to obrażaj go. Znaczy, że rzuć na cel, czego trafisz.
17. To tak, to trafię jak najbardziej. Mhm. 18. Obrażonka, jak najbardziej. Matematyka trudna jest. I drugi, rozumiem, że też leci. Mors. 18. Jak najbardziej, tak jak mówię, na jedynkę nie trafiacie. I 15. 15, proszę bardzo, jak najbardziej. Rozbryzguje się ten pudding, jak najbardziej. Jest go coraz mniej. 15, to jest okej. Okay. Mówię i próbuję liczyć w głowie, nie wychodzi mi. Coś jeszcze? Wszystko. Okej, okay, pan Balasar. Więc... Słyszałeś, żeby ich nie ciąć. Tak, tak, właśnie ja chciałem zadać pytanie, czy jeżeli bym zaatakował je płazem, nie wiem, to byłyby wtedy bludgeoning damage, czy nie? Mechanicznie nie, bo to dalej, dalej jest atak tym okay. Mieczem. Nie chciałem na nie. Czy jakbym chciał je. Czy jakbym chciał wziąć jednego gluta i go rzucić o drugiego, to by to coś by to dało, czy nie? Spróbuj! Dobra, spróbuj. Zrobisz gigantycznego gluta. Mówi się trudno. No to w takim wypadku ja bym chciał czerwonego wziąć go tak. To na atletykę bym poprosił tylko od ciebie. Bo na trafienie nie ma sensu. Dobra, rzuć na trafienie, bo może być jedynka zawsze. Pięknie. Dobra, i atletykę. Tutaj bym potrzebował takie 16. 27. To jak najbardziej. Jak najbardziej. Jeden glut rzucony na drugi. Wrzuć sobie jeszcze D8. Jeden. Tyle obrażeń od kwasu. I teraz, co widzicie, Balasar rzucił glut na gluta. Czekajcie, bo teraz... teraz okay. Jest... Ten glut wyszedł z mojego zasięgu. Ale on się nie... Ale on tego z własnej woli. No. Nie, właśnie patrzyłem, że w opisie jest, że jeżeli wyjdzie z mojego licza, nie jest, że własnej woli. Ale chcesz okazyjny, czy chcesz z grzybków? Okazyjny. Nie, właśnie. You can make opportunity attack when a hostile creature that you can see moves out of your reach. Właśnie też myślałem, czy jest... Okej, okay, dobra. Ale nie ma. Sprawdzę. Wydaje mi się, że gdzieś było o tym, że to czekaj. Nie jest, kiedy jest... A dobra, jest dalej w opisie. No tak. No. Mhm. Czyli nie ma. Czyli nie. Dobra, to wy widzicie, że... Czekaj, bo muszę wiedzieć, który... Nie, ten pudding wyciągnąłem. Dobra, że mi inicjatywy nie pokićkało, jak coś. Że ten pudding... on sobie urósł. Jest go więcej. Well, shite. Znaczy z drugiej strony teraz mi nie będzie szkoda na takiego dużego Hexblade Cursa. Jest go jak gdyby więcej niż wynikałoby z sumy dwóch. U niego to będzie chyba tyle, bo poruszyć się jest bez sensu, bo on ma obok siebie tych, nie ma mechanicznie, nie ma enfluga, niestety, więc się nie może po prostu przez was akcję zużył, bonusu nic nie ma. Dobra, to będzie tyle. To nie jest kosteczka, na szczęście dla nas. Jak kosteczka? Żelatynie z cube, żeby otaczać przed się z ludźmi w środku. Enflug, nie? Drusz. Engulf. Jestem świadom pochwania. Jego zasięgu tego na suficie? Nie, bo on jest ile? 6 metrów mówiłeś? 6 metrów, tak. A dobra, czyli on nie jest. Nie, znaczy, jest zasięgu. Pionowo w dół ma aż do podłogi. Jak spadnie. Nie, musiałbym się rozciągnąć najpierw. Dobra.
sobie uświadamiam, że bicie tego bronią nie jest najlepszym pomysłem, więc go przeklinam. Curse you, rzucam hex na niego. Twoja stara. Niech ma do atletyki minus graniczego. I ja w niego chill touchem strzelę. Czekaj, a to szóstkę to jest co? Na... Nie, to jest nic, bo to... Okay. Znaczy, to są już teoretycznie obrażenia z heksa, rzuciłeś max, więc się ciesz. No tak, w sumie tak, bo to już jest... A trafiam i tak trafiam. No. Chill touch. Pięć? Czyli pięć chill touch, sześć heks. 11 nekrotik. 11 nekrotik. I... Czekajcie, bo coś mi się laguje. Aha, to będzie tak... Okej, okay, ładnie. Spoko. Ja nie chcę, więcej, żeby to na mnie więcej spadło. Połowa została tego, gluta na suficie. Więc ja sobie po prostu odbiegnę, a tutaj 30 stów. I dobra, ding. Ten... Czy myśmy widzieli, że on zaatakował ziomka na suficie? Tak, jak najbardziej. Ja już wam mówiłem, że on tam jest. Nie? Okay. Dobra, to ten spadł w dół, on już jest zielony, jest na ziemi. Z jednej to dostaje 9 obrażeń typu Thunder z Booming Blade'a. Okej. I on zaatakuje z jednej nóżki Balasara. Czy 12 w ciebie trafia? Nie. A z drugiej nóżki... Zacznie stepować. On się przesunął się delikatnie i zaatakuje jak stary raz z drugiej nóżki, długiej nóżki. Długa czy nóżka. On wyszedł z zasięgu Balasara? Tak. Balasar. Weź go kopnij. Poczekaj, a czekaj, który się przesunął? Zielony. Rzuć go w czerwonego. Nie, właśnie wiesz co, ja chciałem. Ej, ale to nie jest żeby go złapać i tego, i tak go wywalić po prostu na drugi koniec, ale już nie w czerwonego. Wiesz co? W tym. Masz okazyjny, w okazyjny, no. Okej, okay, no dobra, tak, okazyjny to był. Z miecza. No, dobra, pizgnego... Nie wiem, to... Szczerze? A, ciul z miecza, pierdolę, to jestem wkurwiony. Ej, ale nic pytanie, nie jeśli on by wrzucił tego zielonego w czerwonego, a no. Na tym zielonym są już dwa heksy, to czy byśmy mieli heksy na tym dużym? Tak. To nie jest głupi... Jego się zrobiły dwa. Czekaj, bo to znowu teraz skomplikowana matematyka. Czekaj, bo to, to było... Nie rzucaj nawet na obrażenia. Ty go po prostu rozdzielasz na pół. Tak. Ja wolę, jaką jest jednak jeden duży. No. Okej, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. To teraz mam pytanie, skoro miałem heksa na tym dużym, to czy teraz na każdym z tych dwóch małych mam heksa? I tak. Okej. Okay. Tylko teraz jest taki problem, że zamiast Akstarira, zamiast atakować jeden... Atakuje mnie dwa. Tak. A nie, czekaj, ja jestem 6 metrów pod sufitem. No i klops! Bo one spadły na dół, to czekajcie, nie, to sobie cofamy wszystko. To drugi atak pójdzie w tego, nie będą rozcięte i ten, i drugi atak pójdzie tak samo w Balasara. O, zawiesiło. Mhm. Streama? Ej, powiem wam, że latanie to jest fajna sprawa. I czekajcie, ja muszę tutaj, dobra. To wiem, ile on miał tego. Muszę w tą stronę robić, tak będzie lepiej, dobra. Problem tylko taki, że na miotle nie mogę daszować. To jesteśmy Strasznie. Tu, no to drugi atak leci w Balasara, 23. Well, no tak.
To masz tak, to masz 7 od obuchowych i 17 od kwasu. Okej, okay, czyli łącznie tutaj, tak? 24. Czyli łącznie to 24, czyli 12. Pitu, pitu. Ja będę wybitnie kreatywny i po prostu strzelę w typa. Czekaj. Tak, po prostu w niego walnę. Z łuku. Tak, nie będę się tutaj rozwijał za bardzo, więc przymierzam, strzelam, cyk. Trafienie, cyk, obrażenia z łuku. Cyk, obrażenia z łuku, cyk, obrażenia z pszczółek, cyk, obrażenia z Hunter's Marka. I w sumie to jest... Zgubiłem się, 11 czy 14 obrażeń przeszywających. Zielonego. Okej, okay, dobra. Ta, 14... Czekaj, bo muszę sobie odjąć. 8, dobra. I z akcji bonusowej... Fajerwerki? Co? Liczcie sobie amunicję, bo jej nie odzyskacie. Wiem. z akcji bonusowej nie mam co bardzo co zrobić, więc zostawiam. Okej, okay, dobra. Nie, wiesz co, no. Ja mam Potion of Healing, a nie, jeszcze nie wypiję go. Zostawię go sobie na później. Dobra. I... Balia, z nasza gusaria. No ja przeładowuję cały czas, modląc się do Rexa, może będzie interwencja. Okej. Okay. Wiecie, ale tutaj nie ma czegoś przeładowywania, po prostu strzelasz drugi raz już. No. A, okej, okay, dobra, myślałem, że jak... A nie Warhammer. Sorry, złe nawyki. Strzelam jeszcze raz w takim razie. To... rzucaj. I liczbę ty, bo jak się mam... Uuu, krytyk, wuhu! Jak ja się cieszę, w zielonego, nie? Tak. I tinty, 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 to jest... O, maksymalne obrażenia wyrzucił z kurczybyku. 18. Czyli to jest 18, no. O, żeż ty... jeden atak. A wy myśleliście, że to by było głupie modlić się do Rexa? Czy jakby ja tyle robię na przeciętnym ataku jednym. No jeden mój Eldritch Blast, ziomek. No. Ale graj, dobrze ci idzie. Jest dobrze. Walcie się, jesteście 3 poziomy wyżej. 2. Nie, tylko ja jestem 3. Ale mi ten poziom akurat nic nie dał do obrażeń. Dobra, czy pan na gęsi dziś się przesuwa, co jeszcze robi? Wiesz co, patrz na ten ruch. No. Nie, no kurde. Gęś poczłapała w miejscu. Dobra, Axtarir. Słyszysz takie podkute, tink, tink. No to ja sobie zlecę na tyle, żeby mieć zasięg na ten pudding. Mm-hmm. I go znowu dźgnę z rapiera. To dźgnij. Okej, okay, to zakładam, trafia. Tak. 16, jak najbardziej. Czemu ja rzucam takie niskie obrażenia cały czas? Bo jesteś leszczem. To... Czyli to jest 20... To jest kwas. 25. 25. 25. Udzieliło ci się bycie toksycznym. Tak. I piątkę dostanę, ta, jeżeli się ruszy, dookoła. Nie? Nie, czwórkę. Siódemka. A, dobra, nie, to patrzę. Czwórkę dostał teraz, bo 1d8 przy ataku i 2d8 przy poruszeniu się. Git. A to 2d8 to jest rzut z prawej. Rzuć sobie 1d8, tak? Tak. 3. Dobra. Coś jeszcze? Ty masz magiczną broń, a ty masz Sword of Warning, nie? Rapier of Warning, tak jak najbardziej. Okay. Wiesz co, tak... Powinienem mieć jeszcze na tyle ruchu, żeby być w stanie się wznieść pod sufit.
Jakby tak z Pitagorasa wziąć tych 6 metrów i 3 metry po przeliczeniu. Dobra, na metry. Nie bawmy się, ten jest 3,5, gdzie zapisana mechanika lotu w zależności od manowrowości. To zaraz policzy, naprawdę. Więc to ja w swojej kampanii. Nie chce mi się liczyć. W swojej kampanii 3,5 liczyłem, bo 3,5 ma opisaną mechanikę lotu w zależności od manewrowości. Musisz ileś tam metrów się, pod jakimś kątem możesz się wznosić, jakieś zakręty możesz zrobić i tak dalej. To... Byłem tam, robiłem to. To nie zawsze jest fajne. Mapy 3D trzeba grać. No. Dobra. Jesteś przy suficie. Sasza. Tak. Zaskoczę was. Eldritch Blast. Tak. To inaczej. Jak wygląda moje tutaj towarzystwo? Ktoś umiera, czy... Nie bardzo, ale wiem, pudding, jest go mało, ten zielony, jego jest mało, poratuj pudding. Znaczy ja jestem tylko lekko pochlapany kwasem, ale tyle to tam. Aha, znaczy nie, no bo to tak, nie, chyba lepiej szybciej skończyć tę walkę. No dobra, więc jeden Eldritch to Blastow, tego zielonego kolegę. To jest wygranie Warlockiem, Balbur się załamuje pewnie jak tego słucha. 14. On po prostu wycisza twoją turę. No nie. 9 wrażeń. Okej. No coraz mniej tego kwasu jest. To znaczy czarnego puddingu. Jeszcze w przerwie od pierwszego do drugiego Eldritch Blasta poproszę serduszka na czacie na Twitchu, bo Baldur się źle czuje i wspieramy go, żeby lepiej się poczuł. I drugi Eldritch Blast. Oh, really? Ej, powiedz, że 10 trafia. Trafia. Nie trafia, tylko naturalna jedynkę. Oni mają chyba 7 klas pancerza. 7, a co? To jest pudding. Czego oczekujesz? On stoi w miejscu i nie unika. Zrobi sobie taką dziurę w środku i poleci. Wyobraź sobie, że masz znowu 5 lat, patyk w ręce i klapiesz w błoto, nie? Tak wygląda walka z puddingiem. Tylko klapuje właśnie. Bartek jako mistrz gry jest takim MG, który ma na patyku kupę i na... Trochę tak. Znaczy, jak najbardziej. Co, no, bo jakby w sumie tak, trochę tak jest, nie? Że jakby walka z puddingiem to trochę jak gra w Biedronkę, nie? Więc kto grał, kto nie grał, niech googla. Nieważne, nie. Dobra. Balasar. Pardon, ja się przesunę troszeczkę. Okej, dobra. No. Tak, tylko generalnie rozchlapujesz to na boki, czyli to jest tak rzucanie kamieniami w kupę taką. Mokro się rozbryzguje na boki. To jest gra w Biedronkę. Teraz lepiej. No i teraz okay. Wiecie, dlaczego te ściany były zrobione ręką kwasu. Pseudo ręką, pseudo nóżką. No zobacz, kurde, bo szukałem gra w Biedronkę, nic nie wyszło. No. Nie? Dobrze. To ja bym chciał zamienić sobie, chociaż nie, to jest bez sensu. No dobra, to nawalam mieczem, no, w zielonego. Wiesz co, jakbyś miał taki fajny oszczep plus jeden, żeby nim kłuć. No, mieczem? Tak. Mieszam to rzuć tylko, czy nie masz jedynki, nie? No to już od razu z adwantażem rzucę, żeby było dwa. To znaczy, powiem ci tak, ty wiesz, że mieszam nie robisz żadnych obrażeń, to po prostu rozdzierasz na pół. Dobra, to dwa razy trafiłem jakby, tak? No. Mieszam nie robisz kompletnie żadnych obrażeń temu. Nie, to się po prostu rozdzielasz sobie na pół. Ale później Heksa muszę przenosić, no. Nie, Heksa nie trzeba przenosić, on się jest na... A jednym obu. Jest teraz, a nie na drugim. Nie, na obu zielony jest. A, no. Na obu. Bo to jest to samo, tylko po prostu się rozdzieliło na pół, nie? Nie wiem, czy mechanicznie tak byłoby, tak ma być, ale ja tak Michael, że tak jest.
Wyobraź sobie, że miałeś heksa na człowieku i człowiek sobie urwał rękę, tak? I rzucił ją. A ta ręka żyje. Okay. Dokładnie tak. No. To jest cały czas ten sam człowiek. No. To ja mogę złapać rękę i bić ją z pięści. I, dobra, żeby było śmiesznie, Balasar, jeżeli chcesz, możesz zrobić sobie okazyjny, bo czerwony skurczybyk ucieka sobie tu. Straszył się. Jest, on idzie po ścianie. On tutaj już, jak tylko doszedł do ściany, jest na ścianie. To ja w takim wypadku zaatakuję go z pięści. On już widzę lec. Dobra. I zadaję całe 7 obrazów. Okej. Dobra. I rzuć jeszcze D8. Tak, zapomniałem. Nie, magicznych pięści. 4. No nie, bo to nie masz obrażeń, bo to jest bez broni atak. I on się tu odsunął. Dobra. Delusz. Widzisz, że ten wielki odszedł. Dobra. To coś bonusowo wymyślę. Nie, bo to nie ma sensu. To nie ma sensu. Nie. Dobra, nie, po prostu chill touch w jednego. Znaczy, no w tego tylko jeden tu jest. Mhm. To znaczy są dwa. Są dwa zielone. Ale są jedną istotą. No nie, są osobno. One się rozdzieliły. Ale bo ich jak się znajdzie, że są jedną. W tego nie wyżej, czy w tego niżej? Ciałach. Prawie jak Bóg. Wyglądają tak samo pewnie. Tak. No to wyżej. Cały czas tego wyżej atakowałem. Dobra. To on rozbryznął się po twoim ataku i go nie ma. Okay. Wyrzuciłem oczywiście nie tego, co potrzeba. To będzie na tym drugim. Nie chce mi się teraz... Czekaj. Wróci? Czekajcie, muszę obczaić, czy na tym, na turnorderze mi wrócił. Mogę sobie trafić? Nie, nie wrócił. Tu mam ten. Tu mam tego. Dobra, ja nic. To będzie na tej działało niestety, bo nie pamiętam, jak umiał. To coś jeszcze? Tam na swój king, tak. Enedurabe. Jedna pseudonóżka od zielonego jedzie w Balasara, a druga w Axtarira. Pierwsza. Ja jestem znowu pod sufitem. A, dobra, to idą dwie. Czy ona ma tyle zasięg? Nie, to idą dwie w Balasara. Zapominam o tym. To jest 12 i 20. No to 20 trafia. No to ta pseudonóżka owinęła się wokół twojego ramienia i tak cię ścisnęła mocno, zadając ci łącznie 26 punktów obrażeń. Trochę kwasu zostawiło. Będziesz miał ładne nowe ślady po parzeniach od kwasu. Jej. I pan pitu. Strzelam zielonego. Dobra. Piękny, czysty strzał, proszę państwa. Morduj. Mordowanko. Cyk, trafionko. Cyk, obrażonko. Tylko dychę? Cyk, dodatkowe obrażonko. Dobra, i powiedz jak strzał, powiedz mi, opisz mi jak strzała zabija pudding. Nie wiem. Czemu to zjadłem? Wymyśl. Tak. O, widzisz, to jest dobry pomysł. Improwizuj. Słuchaj, wszystkie... Ta strzała jest obsadzona pszczołami, które po prostu gotują się do tego, żeby wystartować. Jak strzała wbija się w pudding, to jest od środka zeżarty przez te wszystkie pszczoły, które tam po prostu przeżerają się przez ten kwas. I on się po prostu, że tak nazwę, rozpływa. Ta się mleczka. I dobra. I co Pitu robi dalej?
I pitu-pitu, widząc, że tam jest pusto, przesunie się o 30 stóp w tę stronę. I to jest wszystko, co jestem w stanie zrobić. I dobra, Balias, gusariuj. To ja zrobię sobie tak, że sobie z gęsią podjadę tutaj, zejdę sobie z gęsi, podejdę sobie tu i strzelę sobie w pudding. Okej. Czekaj, wrzucę ci token gęsi, żebyśmy o niej nie zapomnieli. Czy wiesz co, ja po tym ruchu w nie wrócę. A, okej, dobra. I... Bardziej na zasadzie takie, że ja po prostu nie mogę się bardziej gęsią przemieścić, więc wykorzystuję sobie dodatkowe ruchy. Exploit, okej. Jak najbardziej to strzata. Jaki niż... exploit? Tak to było przemyślane. Coś jeszcze? Dalej się modlę. Może wielki Rek się do mnie jakąś podpowie. Axtariri. Tak, Axtariri. Ja się przemieszczę, jak to tutaj wygląda. No zdecydowanie nie podlecę do niego na tych 30 stopach na miotle. Ale to jak już jestem pod sufitem, to tu podlecę, podmienię sobie rapier na łuk i strzelę z łuku. Okej, dobra. Ty widzisz, że tu zaraz... ten korytarz się ciągnie dalej, ale tam się on urywa i tam coś bulka, tam jest jeziorko kwasu. Jest takie łagodne zejście i sobie bulka, ciepłe jeziorko kwasu. Jak nie powiedziałem wcześniej, że przekładam na niego heksa, to już jest za późno. I tak. Bo wow. Już rzuciłeś na atak. To jest tylko 5. A, czekaj, rzuciłem z rapier, ale dobra, to tylko jest 5 obrażeń z łuku tak samo, bo nie mam sneak ataku w niego w tym momencie. Okej. Więc to jest zaledwie 5 punktów obrażeń, i skoro nie przełożyłem heksa, to już tego heksa tracę. A nie, mogę go przełożyć jeszcze w akcji dodatkowej teraz, po mojej dobra. Akcji. I Balasar. Szczerze, ja jestem. Ja już mam dosyć tej bitwy. Szczerze, to jest tej idei. Ja se podlatuję. Ja się tutaj przesuwam. Ja se siadam na ziemi. I ja już. Mi wszystko boli. Nie. Albo i wiesz co? Nie. A wiesz co? A ciul. A rzucę sobie oszczepem. Bo czemu by nie? Okej, dobra. Tylko oszczep ci zginie. Mówi się trudno. A jak mu dawałem oszczep plus jeden, to pogardził. Zarobił na nim. 18, jak najbardziej, trafiasz. Obrażaj. Dobra, 22. To było na obydwa na trafienie, poczekaj. A, to dwa oszczepy rzucasz. Tak. Dobra. Kolejny atak. No po prostu szalone obrażenie. To są piercing na szczęście. Dobra. To jak najbardziej te dwa się zatopiły, gdzieś tam rozbryzło też troszeczkę tego puddingu. A ten pudding sobie mu przeszedł tu i stanął. Telusz. Mi zależy tylko na jednym. Akcją dashuję. Odbiegam tu. Przerzucam jego heksa. Tu. I odbiegam. Co to za ruchy w ogóle? Jaka roszada, nie? Dobra, to no okej, okay, dobra. I czekaj, tego puddingu nie ma. On go zostawię. I pitu-pitu. Pitu-pitu. Mi zależy tylko na jednym. Mhm. Tylko jedno w głowie mam. Kwasu 5 gram. Tu go będę widział? I tak, on jest ogromny, to spokojnie. Dobrze, tu sobie podejdę. Okej, okay. Jak go tutaj widzę, to przerzucam na niego Huntress Marka z akcji bonusowej. I co, telepię go ze strzały. Telepej. Cyk, cyk. I cyk, i cyk. 16 obrażeń. 16, okej. Okay. Wszystko przeszywające.
Spoko. I Balias. Ja sobie podjadę tutaj, strzelę sobie. Czemu nikt nie chce do niego podejść? No shit. No fucking mate. Powiem ci tak, jakbym miał milion pieniędzy, to bym w niego szarżował, ale nie mam. Okej. Okay. Ja on jest po prostu poza moim zasięgiem, żeby do niego dobiec. To jest ten problem. Dobra. Coś jeszcze? Kolejne strzały. Liczycie strzały, mam nadzieję. Tak, ja mam cztery bełty stracone. Tak samo. Tak. Jesteś taki ciężki, że masz tylko 30 stóp ruchu? Znaczy, no to jest, jeśli dobrze pamiętam, to ograniczenie to przeliczenie na kilogram to jest 90 kilo. Zakładam, że Axterir mniej więcej tyle będzie ważył. Z plecakiem sprzętu już na pewno. A, no to dobrze. I Axterir. Dobrze, teraz tak, jeśli on jest taki duży, to zakładam, że tutaj na te moje 30 stóp ruchu, czyli dokładnie, a nawet mógłbym gdzieś tutaj, ale rozumiem, że tutaj już będę miał na niego zasięg. No, to znaczy, jeżeli będziesz nad ziemią, nie przy suficie. No to tak. No to bym to dotąd, to zużywając jeszcze tamten ruch z góry na dół, bym doleciał. To widzisz, tu piękne jeziorko kwasu, mostek i tyle. Okej, okay, teraz już jest na nią Hex. To jest ładny, duży blobik, więc zużyję akcję dodatkową, żeby sobie jeszcze na niego rzucić Hex Light Cursa, a co? I teraz mam nadzieję, że będę go zabijał. Za dużo kwasu jest, nie zabijesz go. Wiesz co, jakbym go teraz trafił krytycznie, to będzie 41 plus 2 k8 plus 3 k6. Nie zabijesz go. Okej. Okay. No dobra, przekonałeś mnie. Tylko 10, ale rozumiem, że trafiam. Tak, jak najbardziej. Okej. Okay. Pojawiają się obrażenia. I czekaj, to mam tak. Czyli to jest 34? 30. Już ci mówię, to jest 22, 26. Okej, okay, dychaj spojrzenie. 31. 31. A 10 jak się. Wcześniej. A nie, to było na zielone. Dobra. A nie, czekaj, jeszcze plus 3 z Hex Blade Cursa. Jeszcze 3, okej, okay, no problem. Gitara, jak najbardziej. Jest jeszcze go nawet więcej niż było go na samym początku. To znaczy, nie, jest podobna ilość tego, co było na początku, tylko jest jakby bardziej napuchnięte, bardziej rozlane. Sasza. Okej. Okay. Zatem mi chyba nie pozostaje nic innego, jak po prostu podejść, bo mam 30 ruchu, więc podejdę tutaj. Możesz jeszcze akcją bonusową dodatkowy ruch służyć, nie? Zwykłą akcją, bo ty nie masz w bonusie. Nie? 60 się ruszysz w daszu. I w następnej rundzie będziesz go widziała, o ile się nie rusz. Masz rację. Ale wiesz co? Widzisz załamanego Balasara. Bardzo czujesz... załamanego. Tak. No usiadł w walce. Dam. Okej. Okay, no to ja go wyleczę z tego siadania na bułeczkach. Ja go kiruncem wezmę. Nie dobiegniesz do niego w tej rundzie. Wait. Pardon. To jest tak. Kiurunc jest na dotykańsko. Healing War jest dystansowe? Tak, Healing Word. I w takim razie ja go Healing Zworduję. To powiedz mu coś miłego, że się poczuł lepiej. Masz bardzo fajne bułeczki. Ono nie wierzę. Czy to są dwie jedynki? Tak, są dwie jedynki. Tak. Oh my god. Głupie bułeczki. To go chyba nie podziszyło. Jakbyś powiedział, że są pyszne. Balasar, co ty robisz? Poczułeś takie kojące słowa Saszy. Tak, ale później sobie przypomniałem, że na tego naprawdę nie kłam, po prostu w twarz, bo i tak spróbował bułek. No, i co robisz? Zdrapuję sobie tego strupa, nie chcę go. Wait a moment, bo... Link Word mogę użyć dwa razy.
Nie masz nie. Bonus akcji. Nie. Jako akcja, jako bonus akcja? Nie, nie masz. Nie. Goddammit, bez sensu. Dobra. No to ja go z bardecką inspiracją w takim razie. Dobra, teraz jak najbardziej. I powiedz mi, Balasar, ile ty masz pasywnej percepcji? Pasywnej 14. To rzuć mi na Dexa. Jezu, na... Boże, dlaczego? Jakby coś... Ja latam, bo ja lewituję sobie. Nie mówiłeś nic, że lewitujesz. To teraz ci mówię. Dobra, to jeżeli przejdziesz, to będziesz lewitował. Jeśli zdasz, to się okazało, że lewitowałeś. Dex. Ty masz dobrego Dexa. 20. Okej, okay, dobra. To po której stronie chcesz być? Tu, czy po drugiej stronie tego zejścia? A, bo to jest zejście. Mhm. No to może mogę być po drugiej stronie. Czemu? Czyli bliżej pudingu, tak? Tak, bliżej pudingu i atakuję go dwa razy z pięści. Dobra, to... Wszedłeś tutaj i poczułeś, że tracisz grunt pod nogami, ostatnie rzeczy to po prostu odbiłeś tego i widzisz, że jest dół zakończony jakimiś ostrymi rzeczami. I tam jakbyś spadł, to by było niemiło. A teraz jesteś nie przy pewnie. Pudingu i też jest niemiło, bo on cię może tam wepchnąć. Nie. No tak. To wolny dołek. Jak najbardziej. Z czego go obrażę? Anarm, okej. Okay. Z ręki. Slapuję 7. Go. Dobra, jak najbardziej. On poczuł tego slapa. Bala to jest takie dziecko w brodziku, nie? Plach, plach, plach. 14 obrażeń. Okej. Okay. Diluj z tym. I coś jeszcze? Nie, no to wszystko. Bo... Dobra. A nie, to wszystko. No. Wiesz co, to on jak najbardziej, bo to jest głupie, ale on spróbuje cię tam popchnąć, bo on nie jest aż tak głupi. To ja sam coś rzucam? Coś, czy... I to zrobimy na tym, na atletyce. Chciałbym przypomnieć, że on ma utrudnienie z Hexa Radleya, a na mojego master z zręcznością. Na atletykę, nie? Na siłę, nie? To róbmy przeciwstawny na atletykę, ja sobie rzucę dwa razy. I ja rzuciłem wow. 8 i 10. Dobra, to teraz sobie rzuć 5d6. Ale on wygrał. Ale on wygrał 12 w sumie. On 3 na kości miał, ale ma 9. Dobra, więc... dobra, spoko. Dobra, nie zaczaiłem. To ja mam 8. Usłyszałem 3, nie popatrzyłem na ten, na tego, na rola. Luz. I on tu, jak on, dobra, no to będzie jako jego akcja, to tyle on zrobi. I Delusz, usłyszałeś ten dźwięk, taki zapadnik. Myślałem, że tam ktoś sobie pójdzie, a w takim razie to ja sobie podejdę i go pomiziam ciltaczem znowu. Prawie 7 i Hex 10. Okej. I pitu. To sam ja, netoperek. Pitu. Przesunie się już tu, żeby mieć na pewno piękny widok na niego. I zrobi to, co robi najlepiej. Ci go przypituję mu. Dziewięć. 12. I 6. 18. 18 wrażeń. No i... Co tam, Delusz? Gusaria. Wy widzicie tą dziurę w ziemi tam, jak najbardziej. Mhm. Ona jest, jak już wam pokażę, jak ona daleko sięga. Nie, to sobie przesunę tu, to sobie przesunę tu. To jest dziura na tych kratkach. Czyli Axtariel też latasz nad tym. I Gusaria. Co robi Gusaria? Marzy mi się pewna akcja, ale nie zrobię tego, więc po prostu podjadę i strzelę z kuchy. Nie, no rób epickie akcje. Jesteś Gusarią. Ja się umiem latać. To są świnie.
6! Pierwszy raz ktoś nie trafił! Strzała przeleciała. Wiecie, co się stało? On po prostu zrobił taką dziurę w sobie i ta strzała przeleciała tamtędy i wpadła w jezioro kwasu. Mówisz, bo wiesz, że wbiłaś w sufit albo... Nie, nie, tak on epicko taką dziurkę zrobił, to przeleciało między temu. W końcu on to zdążył to zrobić. Coś jeszcze? Nie. Płaczę. I dobra, Axtarir. To co, ja jeszcze raz, Booming Blade'em go. Okej, okay, morduj. Mam nadzieję. Nie, nie zamordujesz, tyle ci mówię. 22. Jak najbardziej. Wy tylko rzucajcie ten jasne, na jedynce, nie? 13. Jak widać, to można trafić. Na dwójce. Na dwójce nie trafię. I to mamy tak. 18, 23 obrażenia i 11, jeśli się przemieści. 23, okej. Okay. I w sumie to mogę się przesunąć nad jezioro kwasu. Okej. Okay. I podlecieć lekko do góry, pod sufit z powrotem. Dobra. Tylko, że w jeziorze jest wielki kwasowy kraken. Mam nadzieję, że nie. Nie, to jest takie płytkie jezioro. Gdyby ono nie było z kwasu, tutaj jest ciepłe. Płytki kraken. To jest ciepłe. To wygląda jak jacuzzi, tyle że jest kwasowe. No wow. Mówiłem, że będzie jacuzzi. Dobrze. I Sasza. Jezus, jak nagle się runda przyspieszyła. Jesteśmy w połowie, a jest prawie północ. No nie? Jesteśmy w połowie. Jestem daleko? W tej czarnej przestrzeni jeszcze trochę jest. Nie, zabijecie w końcu to. Ja nie widzę za bardzo, co się dzieje z Axtaririem i z Balasarem, więc... Czy te stworzenia są magicznymi istotami? Nie. Choć w sumie łzy mogą być. Nie, bo to na naturę się rzuca, więc nie, załóżmy, że nie. Nie, bo tak myślałam, żeby Detect Magic machnąć, żeby wyczuć, czy jeszcze gdzieś na suficie sam. Ale nie, no standardowo, no po prostu ale dobra, bo nikt nie rzuciłaś tego w końcu. Czego? Nie, bo gdybyś rzuciła Detect Magic, to bym ci powiedział, że tutaj jest magia, bo w sumie woda zamienia się w kwas, nie? Ja mam iść, czy ja mogę iść tak, kratkami? Idź tak, spoko, no problem. Nie musisz tak tuptać. Dobra, to jest sobie... tutaj... Czy to będzie taka odległość? Aj, dalo. No dobra, no to ja w tego bloba typek, Erdős to blasto. To blasuj go. Erdős to blasto. Moje umiejętności w walce, no. Balasar, tobie zszedł ten, rage. To w takim przypadku jako bonusowa, to wtedy to... No. Bo ty tam siadłeś i wtedy nikogo nie zaatakowałeś. Nie wiem, wiesz, dwie jedynki. Łącznie jest 18, tak? Mhm. Może nie tak. Okej, dobra. Balasar. Mam takie pytańsko, czy ja mogę zrzucić tego bloba tam, gdzie on chciał mnie... On jest dwa rozmiary większy od ciebie, więc nie. Dlatego jest Amorphous, więc nie mu to nic nie zrobi. Shit. No dobra. Lecam być slapy w takim wypadku. Ty, niedobry, mały, uzie. No i jeszcze 14 obrazy, no. 14, dobra. Czekaj, a to nie jest na trafienie? No to, tak, ale łącznie... Ale jedynki rzuciłeś. No, tak. Tak, tylko że to tak, już tak. Wyrzuciłem do tego na trafienie, tak? A każdy mój atak... Tak, wiem. Razy, przepraszam, uciekło mi. No. 7 razy 2, 14. Nie wiem, czy on po prostu słyszałem 24, a 24 to jest 11 i 13 właśnie. Dobra, ten łz jeszcze raz spróbuję zrobić dokładnie to samo.
wepchnąć cię do... do dołu. I to są dwie jedenastki. Dziecko. Wow. Ja potrzebuję trójki. 15. Coś mnie dzisiaj RNG nie lubi. Spokojnie, mnie też. Co on może dalej zrobić? Bo to jest akcja, nie? On nie ma nic w bonusie. Może czekać na śmierć. A, dobra, nie, jedną rzeczą zapomniałem. Dwa razy rzuć D8, panie Balasar, za kwas. Chyba ostatnio też nie rzucałeś, tak mi się wydaje. Ale to tam to przypadło. Zapomniałem, powinienem pamiętać. No i tak sobie się, więc to... I... Albo wiem, co zrobię. On wlezie na ścianę i przelezie tu. Dostaje 11 obrażeń. Robi konsejwa. Konsejw. 9. 2 nekrotyczki. Proszę bardzo, teraz jest wśród ludzi. Zapisałeś to 11 obrażeń? Tak, 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 tak. I Balasar może zrobić atak okazyjny. On nadal by mnie go slapował w takim barku. Masz bardzo twardą rękę. Wiem. 19. To jest 7 obrażeń. To jest okej. Okay. Juhu, i D8. Rań sam siebie. Nie obchodzi mnie. 2. Delusz, co robisz? Obok ciebie pojawił się nagle niczym diabeł z piekła, wielki łus. Czy jak ja widzę, jak to opryskuje Balasara, to czy to tylko na 5 stóp opryskuje, czy dalej? Ale co na 5? No jak Balasar go kopie, uderzę pięściami, no. To jak go kwas opryskuje, to, no. To jakby... On na 5 stóp w ciebie wystrzeliwuje? Czy 10 stóp też by wysięgnął? Nie, 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 bo ty już go tak atakowałeś i cię nie oblewał kwasem. Okej. Okay. Tylko ja jestem już z nim w jego zasięgu. Już. Jak najbardziej, tak. No tak, więc teraz... I... Stawić. Dobra, stawię się na atak, po prostu odejdę. Okej, okay. Pseudonóżka. Niby nóżką cię zaatakuje. Nie, tutaj formata. Niby nóżka zaatakowała za 9. Kurde, co jest z moimi rzutami dzisiaj? No to nie. To dzisiaj nikogo razie, nie zabiję. Moim długim kijem i trzema rękoma, czterema. Najpierw Schneila. 10 trafia. Trafia. Niewiele już tego uza zostało, on bardziej taki jest taki cienki, rozsmarowany na dużej powierzchni. To i... A dobra, jeden atak pięścią. Ale czekaj, ty... I dobra, no i... A to jest na odległość robisz, nie? Tymi widmowymi. Tak, na 10 stóp. Znaczy tak, to jest są bludgeoning i 12 i 2 heksy. I 16 obraz. A, dobra. Okej. Okay. 16. Okej, okay. Ledwo co to zostało. To nie ten uspitu-pitu. Ja, będąc w zasięgu bezpośrednim. Próbuję coś ogarnąć i nie jestem do końca pewien. On jest tak, jest, czujesz, że jest obok ciebie. A, dobra, doczytałem, już wiem co jak. Wiesz co? Jestem bezpośrednio koło niego, nie? Mhm. Fuck.
Prawie gdzieś jak solo trafię. No. Tak, ale jak ja go trafię, to też jestem w dupie. Gdzie tam tylko do 8? Wiesz co, jak masz 25 HP-ków, to nie jest tylko do 8. To on by cię mógł zdjąć na hita. No. To już wiem, kogo zaatakuję. jak dożyję. Run. Nie, raczej nie dożyję już. Co? Nie masz monkowych? Ty, disengage'ów? Nie, nie mam trzeciego levelu jeszcze. Ale to nic. Ja jako bonus... Nie, ja nie zrobię tego jako bonusowej akcji, bo to nie ma sensu wtedy. Bo nie mam drugiej bonusowej akcji. Więc... Dobra, zostaje tak jak jest. W takim razie... Skoro to teraz nie ma znaczenia już właściwie, czy strzelam, czy nie strzelam, bo i tak dostanę wpierdziel. To uderzę go dwa razy z pięści. Okej, piąstkuj go. Trafienie i trafienie. Mhm. Więc pierwsze trafienie, drugie trafienie. I dwa w ciebie. I Hunter's Mark. To jest 15, 21. Dobra. Ledwo co tego zostało. No, bo no nie. Ale ja dostaję dwa razy do 8. Tak. I teraz Balis rzuci jedynkę na atak. Z 11 obrażeń we mnie. Balis, pokaż co robisz. Pokaż jak gusaria atakuje. Dobra, krzęcie się! Biorę kopię i atakuję go dwa razy z Action Surge'a. Dawaj! Jak się odpalać, co się odpalać? Okej, okay, dwa razy trafiłeś. Nawet trafił. Nice. No i powiedz, jak go zabiłeś? Szarżą! Rozdeptał go gęsią. No, mniej więcej tyle go zostało. I wiecie co? Proponuję 5 minutek przerwy i wrócimy. Spoko. Ja mam tylko pytanie, czy moja lasa jest już do wyrzucenia? Nie, masz minus 1 do obrażeń, dopóki nie zostanie naprawiona. Okej. I to co, wracamy za 5 minut? Tak, myślę, że 5 minut. 10, dobra. Widzów, ten, prosimy, żeby zostali przy teleodbiornikach, jak ktoś jest. Tak jest. Są ludzie. Ja nie mam jak obserwować, bo ten nie ogarniam. Dobra, to się słyszymy za niedługo.